było święto pracy. Zaczęłam się zastanawiać, czym to święto jest dla mnie. Hmm, chyba tylko dniem wolnym oraz możliwością wykombinowania sobie dłuższego weekendu i wyskoczenia gdzieś za miasto. Poszłam myślami dalej i w odpowiedzi na zdanie, święto pracy jest po to, żeby zrobić sobie wolne, przyszło do mnie pytanie. Czy my w ogóle lubimy swoją pracę? Czy trzeba lubić swoją pracę? Co nam to daje? Po co to jest? Często słyszę narzekania ludzi, że znowu muszą iść do pracy, że nie mogą się już doczekać, kiedy będzie weekend, że praca dla kogoś jest udręką, u siebie pracować też słabo, bo właściwie nigdy nie masz wolnego. Narzekanie na pracę i nie tylko jest powszechne. Wiele osób lubi moment wyjścia z biura i nie może się już go doczekać. W końcu są zadowoleni i wolni, a w pracy często zdenerwowani, zniechęceni. W pracy spędzamy większą część swojego życia, więc żyjąc świadomie, a taki jest ten podcast o świadomym życiu, fajnie by było spędzać tę większą część życia z radością. No, przynajmniej bez poczucia udręki i w poczuciu jako takiego spełnienia. Nie wiem, może ja idealizuję świat, ale im dłużej żyję, tym bardziej czuję, że moje życie zależy tylko i wyłącznie ode mnie. I to jedynie do siebie mogę mieć żal, że czegoś nie zrobiłam, albo właśnie że zrobiłam, że utknęłam w jakimś miejscu, które mi nie służy, zamiast iść do przodu. I tak oto święto pracy stało się inspiracją do nagrania dzisiejszego odcinka. Będziemy rozmawiać o tym, jak to jest lubić swoją pracę. Co nam dobrego to daje, czy to w ogóle jest ważne, czy może jednak bez znaczenia, ale też o innych rzeczach. Dlatego, że jak już ją mam w studio, to zamierzam popłynąć z nią w nieznane, bo rozmawiać z nią lubię, a czasu na te rozmowy mamy niewiele. Z nieukrywaną radością goszczę dziś moją serdeczną koleżankę i sąsiadkę, twórczynię marki PLN Lala i mamy dwóch synów. Mówi o sobie, że lubi żyć modnie i wygodnie grzebać w kolorach, tworzyć hasła, spisywać myśli. Ma szacunek do przeszłości, umiłowanie do teraźniejszości i podejrzliwy stosunek do przyszłości. Przed Państwem Eliza Minetti. Witaj kochana. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, bardzo się cieszę, że Cię goszczę i że mnie odwiedziłaś. Mieszkamy blisko siebie, a ciągle brak czasu, żeby się spotkać. I myślę, że właśnie to, co nam przeszkadza w tych częstszych spotkaniach, to właśnie nasza praca. Więc dzisiaj przechytrzyłam system i zaprosiłam Cię do mojej pracy, żebyśmy mogły w końcu na spokojnie pogadać. No i to jest coś, o czym myślałam cały czas, że mieszkamy obok siebie, um, nasze dzieci chodzą razem do szkoły i się lubią i tak dalej, i tak dalej. I teraz po prostu my i nawet nie potrafię znaleźć w przeszłości tego momentu, kiedy się widziałyśmy ostatni raz. Ja wiem kiedy. Dobra, ja też już wiem. <grym <grym Dzień nie ja jest tak źle. Wiem, ja też już wiem. Czułam się, czułam się zaszczycona w zasadzie tym spotkaniem. To było bardzo miłe. Natomiast y, faktycznie, no obie musimy mocno pokombinować, żeby się spotkać, no i, i co? Połączyła nas praca ostatecznie. No właśnie. No i tutaj teraz mogę powiedzieć, ale i tak bym to powiedziała, że ja swoją pracę lubię. I chciałam ciebie zapytać, to takie trochę będzie retoryczne pytanie, bo wiem. Ja ale, kocham swoją pracę. No właśnie. Mam na, napisane, może mnie zaskoczysz, ale nie wydarzyło się to. <laughs> nie. nie, nie. No i to widać, że kochasz swoją pracę. Ja też kocham swoją pracę, bo na przykład miałam już dzisiaj... E, Pokusę dużą, żeby zrezygnować z nagrania, a jednocześnie ogromną chęć, żeby je zrobić, bo to jest ta praca u siebie, kiedy nie musisz, chociaż. No wiadomo. no wiadomo, no ale jakby możesz, jak jesteś swoją szefową, to po prostu powiedzieć: no dobra, no nie ma. Miałam taki cykl myślowy, taki proces, że no przecież to ja wypuszczam te podcasty, no przecież to jest, ja jestem sama swoją szefową, no przecież powiem ludziom, że jest święto pracy, i właśnie z tej okazji nie ma odcinka. Ale tak poczułam, że, że ja lubię to robić i chcę, żeby ta ciągłość była zachowana. Że wczoraj przyleciałam z wakacji, jestem lekko trzepnięta. Przepraszam od razu wszystkich, jeśli będę dzisiaj nieco inna w odbiorze, ale rzeczywiście mam dużą różnicę czasu i się jeszcze nie przestawiłam. Ale tak się cieszę, że tu siedzimy, właśnie dlatego, że jestem zadowolona z mojej pracy i wiem, że to jest ważne, co robię. No, bo to jest ważne, ale myślę, że to jest jednak, mimo wszystko, jakieś też poczucie odpowiedzialności, że. Że mamy to w sobie, po prostu. Nawet jak udajemy, że nie. Nawet jak udajemy, że nie, to może mogłybyśmy nie mieć. Że to, jest, że to jest jakieś takie poczucie odpowiedzialności, że robisz coś i chcesz to robić na 100% i dać z siebie wszystko. I ja na przykład to mam. Mhm. Jakby zawsze, zawsze sobie myślę, że i nie wiem, do końca nie sprawdziłam we wszystkich dziedzinach życia, ale myślę, że tak samo dużo energii potrzeba zrobienia czegoś źle, jak zrobienie czegoś dobrze. Tylko o. wiesz, że mhm. możesz po prostu to się odnosi do wszystkiego. To znaczy, jak ktoś y, sprząta y, mieszkanie na przykład, i, i, i po prostu już to robi, mhm. no to spędza na tym jakiś czas, i jeżeli to robi po łebkach, i byle jak, to i tak jakąś energię na to wydaje, tak? Jak to robisz porządnie, to nadal wydajesz też jakąś energię, tylko po prostu masz na koniec dobrze zrobione. No tak, i masz nie poczucie jak, satysfakcji. Ja w nie? ogóle bardzo nie lubię robić czegoś tak na odwal. I to dotyczy wszel wszelkich dziedzin życia, tak? Jak Znam. robię kawę, mm -hmm. lubię to zrobić w ładnej filiżance, mieć dobrą kawę i pić tą kawę sobie fajnie przy fajnym stole, czytając fajną gazetę, fajną książkę, cokolwiek. Natomiast lu lubię, lubię te momenty, że one są takie jak trzeba. Nie lubię kawy, wiesz, tak, byle jak, gdzieś, wypitej, w czymkolwiek, w biegu. jakkolwiek. No czasem trzeba w biegu, tak, ale... Ale w ładnym termokubku. Tak. Z muzyką wolę, wolę, na na przykład. Wolę, nie? naprawdę, wolę. No właśnie, no ale to, jest, to są przyjemności, a praca nie zawsze bywa przyjemna i nie zawsze się tak układa, jakbyśmy chciały. Wkładasz w swoją pracę dużo serca i to widać, bo... To cieszy się. No, widać. I to w ogóle myślę, że dziewczyny wszystkie teraz kiwają głową, tam po drugiej stronie. I... Ja tak samo wkładam dużo pracy w swoją pracę. To widać, właściwie słychać. To słychać. Mam nadzieję, że to słychać. Nie, nie będę kokietować. Wiem, że tak jest, bo dostaję też feedback. Tak samo jak ty no dostajesz feedback. I właśnie mi się wydaje, a propos pracy i sensu w ogóle, że każda praca tak naprawdę może mieć dla każdego człowieka sens. Nieważne, właśnie, tak jak powiedziałaś, na przykład sprzątanie mieszkania. No pewnie. Jeżeli czujesz, że robisz coś dobrze, nawet jakbyś sprzątała u kogoś. Ja bym była świetnym, świętą pań, świę, świętą, świetną, świętą? świetną panią sprzątającą. No bo wy, na przykład, gdyby przyszła do ciebie ta pani, u której sprzątasz, i powiedziała tak, Pani Elizo, jak jest pięknie posprzątane. Tak. No to już by było miło, nie? Żeby, no pewnie. No o, o, do czego ja. bo to może tak pokrętnie jakoś, że. no bo są różne zawody, nie? I zaraz ktoś powie a, bo wy macie taką fajną pracę, no to łatwo wam jest się z niej cieszyć. Wiesz, o co chodzi? Że jest taka mentalność, że ktoś powie, no ale ja pracuję w beznadziejnej korporacji i jak ja mam się cieszyć chodząc tam? No, bo generalnie ludzie mają tak, tak, taki... taką sympatię do rozliczania. Mm -hmm. I porównywania się. Do rozliczania, do porównywania. A z reguły jakby, kto ma gorzej? Wiesz, to jest tak, że zawsze ktoś ma gorzej i tak jak zawsze ktoś ma lepiej, więc... Y najlepiej zajmować się swoim życiem, ale to wiesz, to dojść do momentu takiego, w którym rzeczywiście ja wiem, czego chcę i wiem, co lubię i potrafię przekuć to w pieniądze, tak? No bo mhm. umówmy się, że... Yy, no fajnie, jak za pracą idą pieniądze. Tak. Pozwala to bardziej się spełniać, rozwijać, no doceniać. Tak, to, to, jest, to jest tak naprawdę początek do wielu różnych rzeczy, bo to, że yy, umówmy się, że jak, jak ktoś mnie pyta, co cię mobilizuje do wstawania z łóżka, tak? W poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek. No to pewnie, gdyby to była sobota... To Dzisiaj bym, jest sobota. To, to by mnie to, I siedzimy u mnie w pracy. No tak. No, tak, tak jest, ale lubimy. No. No, ale jutro nie, jutro nie, jutro nie przyjdę do ciebie. Ale czekajcie, dzisiaj jest w ogóle wtorek, żeby e, była tak. jasność. Oczywiście więc wiesz, to wtedy wstajesz, wstajesz sobie, nie wiem, z jakichś tam powodów, nie wiem. Nie wiem no co cię mobilizuje w poniedziałek? ciekawe, A w poniedziałek jednak mobilizuje mnie to, że mam jakieś obowiązki, tak? No mhm. bo jestem z kimś umówiona, muszę zrobić jakiś projekt, mam spotkanie i tak dalej. I to robię dużo, dużo tych rzeczy, to, to jest po prostu praca, czyli... W konsekwencji coś, co sprawia, że ja mogę się utrzymać, mogę utrzymać swoją rodzinę, stać mnie na spłatę kredytu mieszkaniowego, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, na bułki, na. I na przyjemności. przyjemności. I to jest tak, że część ludzi zatrzymuje się na tym poziomie czyli robi, pracuje z tych powodów, finansowych głównie. Natomiast no, w naszym przypadku za tym jeszcze idą inne rzeczy, czyli idzie pasja, idzie um, jakieś satysfakcja i, chęć, i te, rozwoju. chęć rozwoju. Dokładnie. Myślę, że to jest też kwestia tego, że ten status społeczny buduje poczucie własnej wartości, że buduje jakieś takie, wiesz, um, nasz. Um, generalnie status społeczny, tak? I, i, I to są te dodatkowe aspekty. Oczywiście też jest tak, że ludzie idą, do, jakby pracują, i to jest im więcej mają pieniędzy, tym bardziej czują się ważni i tym więcej daje im to poczucia własne, własnej wartości. I tak też jest, przecież. No tak, my się tak wstydzimy trochę mówić, nie? że o pieniądzach, że to jest ważne. No ale po co się pracuje? No można pracować dla przyjemności. No bo wiesz, bo, Super. I, i bo jest trochę tak, że dobrze jest być pracowitym i skromnym. Mhm. Więc y, nie, nie ładnie się, jest się chwalić. Nie, wiesz? nie, nie można się wyróżniać. Jak tak na ciebie patrzę, to... To odwrotnie bym powiedziała, że warto się wyróżniać, bo mam wrażenie, że totalnie siebie realizujesz tak, jak sobie zamarzyłaś, że taka jesteś i w ogóle się nie przejmujesz tym, czy jesteś jakaś dla kogoś. Dla siebie jesteś taka, jaka chcesz być, nie? No tak, ale to jest, wiesz, to jest też kwestia gdzieś tam tego, co robię, że mogę, że mam taką pracę, w której... Yy... Ważne jest to, żeby żebym ja była jakaś. Nawet jest takie w pewnym sensie oczekiwanie społeczne, że ja nie będę że ja nie będę po prostu jakąś tam panią w dżinsach i. No i, dobra. I wiesz. Stop, ale dlaczego masz taką pracę? Bo byś nie mogła być panią w dżinsach i chodzić do korporacji na przykład w garsonce. No nie, to, ale to jest właśnie kwestia tego, że, że, że wiesz, że ja mm, no, no mam jakiś taki swój vibe i swój, swój taki kolor, który mi nie pozwala nawet, nawet w pracy, w korporacji. Myślę, że nawet jakbym miała właśnie, była panią sprzątającą, to, to nadal myślę, że byłabym jakąś taką panią sprzątającą. Kolorową. kolorową. Tak, no, to jest, no, to, no to, to jest kwestia już charakteru, tak? Wiesz. No właśnie. Dążę do tego, że. Każda praca może być fajna, jeśli jest dobrze dobrana do Ciebie, i do Twoich predyspozycji tak. i do tego, co Cię spełnia. I że nie chciałabym tu właśnie mówić, że panie w garsonkach są jakieś, a panie w kolorowych dresach albo no w, w innych butach są jakieś. Każde są super. Jak, jak są sobą w tym, nie? jeżeli się dobrze w tym czują. Nie zawsze są takie możliwości. Ja też wykonywałam różne prace, zanim się znalazłam. Tu, gdzie jestem teraz, i tak naprawdę pierwsza raz w życiu czuję, że to jest moje miejsce. I powiem ci, że to było warte wszystkiego: wszystkich tych po prostu upadków, yy, budowania się na nowo, sprawdzania, bo sprawdzałam po prostu wiele miejsc. Naprawdę, nawet pod kamieniem patrzyłam, czy, czy tam przypadkiem mnie nie ma. Yy, I nawet jak przez moment mi się wydawało, że jest OK, to ta tęsknota cały czas gdzieś się pojawiała. I ja myślę, że ta tęsknota się znowu u mnie gdzieś pojawi, bo już myślę hmm. o rozwijaniu jakichś na przykład innych podcastów. Ale w końcu się skupiłam, znalazłam coś takiego, że wiem, że mogę budować wokół tego, a nie łapać sześć rok za jeden Znalazłaś ogon. Znalazłaś swój sposób, swoje narzędzie, tak. którym lubisz pracować. I swoje, i takie swoje miejsce bezpieczne, wiesz. Ja po prostu tutaj wiem, że ja jestem sobą. I tutaj czuję, że jestem sobą. I to słychać chyba w tych podcastach też, bo ja, ja się tu nie boję nic mówić, bo, bo to jest moje miejsce, wiesz. I, i nie mówię nic, żeby komuś na przykład było miło. No wiem, ale wiesz, z drugiej strony tak sobie myślę, że codziennie na świecie nagrywanych jest pewnie ty wiesz lepiej, ileś pierwszych odcinków podcastu tak, i potem dużo. kończy się na tym pierwszym odcinku i on i yy, yy, it. Natomiast ty masz podcast, który jest wspaniałym podcastem. Jest Dziękuję. jedynym podcastem, którego słucham namiętnie. Dziękuję. <noise> Posłuchasz odcinka ze sobą? <głos> <głos> Oczywiście. I, I to jest wielki sukces i umówmy się, że fajnie jest. Masz piękny głos, masz świetny temat, masz pomysł, ale oprócz tego masz naprawdę jakby takie zawzięcie i pasję do tego, żeby to robić. I to jest praca, to już Wiesz, to jest tak, że ja mam swoją pracę, którą naprawdę bardzo lubię, ale ona też ma swoje czarne strony, jak każda. No właśnie, ale mm. robimy, bo super, tych że to plusów Jest więcej niż minusów. Super, że to powiedziałaś, bo żeby właśnie ludzie sobie zdawali sprawę, na przykład ci młodzi, którzy jeszcze szukają, wiesz, i, i, Drogi. i nie wiedzą jak to jest tam na końcu, nie wiem, jak jest na końcu, bo jeszcze długa droga przed nami i być może spotkamy się kiedyś w jakichś jeszcze innych okolicznościach. I w ogóle to mnie też cieszy, że jestem otwarta. Ja wiesz. jestem przekonana, że się spotkamy w innych. <laughs> Zaczęłam myśleć, wiesz, gdzie to będzie, już, już bym chciała się dowiedzieć, bo już mnie to zaciekawiło. Bo ja właśnie jestem bardzo ciekawa świata i życia i też sobie zawsze otwieram te furtki. Chodzi o to, mówię do tych ludzi, którzy się szukają, że. Nawet jak macie tą pracę życia, to ona będzie miała te ciemne strony. I jakby pytanie jest takie, czego jest więcej i co kosztem czego? I jakby, że każdy sobie musi sam skalkulować, nie? Znaczy, no bo patrz, jest... pracujesz u siebie, idziesz do lekarza i lekarz mówi tak, no pani Minetti, to zwolnienie lekarskie. A ty komu masz to zwolnienie pokazać? Panu Bogu? No bo kto? No, kto? Tak. Co ty z tym zwolnieniem se zrobisz, nie? Jak jesteś, jak pracujesz dla kogoś, to jak idziesz do lekarza, i dostajesz zwolnienie, to mówisz, o! Oh, Dobra, daję zwolnienie, mam tydzień wolnego, nie? Ja tak. słuchaj, nigdy, mimo wszystko nigdy nikogo nie zachęcam do tego, żeby otwier żeby jakby miał swój biznes. Mm. Bo to jest tak, że ja na przykład mam w pracy coś takiego jak jeden dzień, e dzień wolny od okresu. Wolny Urlop okresu. menstruacyjny? Urlop menstruacyjny, tak. I to żeśmy A tak, zatrudniasz rod... dziewczyny same? Nie same, ale większość. A panowie się nie buntują, że, maja, że zupełnie, nie mają tego dnia? Zupełnie nie. Nawet nic nie było, żadnego komentarza, raczej że fajnie. Um, no ale oni wiesz, nie mają okresu. Nie boli ich. Tam, fajnie, nie boli ich. Fajnie mają. E, jakby coś mieli, to, to, to na pewno jestem otwarta mogą na to. przejść do szefowej porwajać. Tak jest. Um, wiesz co, i, i, i powiem ci, że mam to, jakby mam taki dzień wprowadzony, natomiast e, i to już od kilku lat. Natomiast y, nigdy z niego nie skorzystałam sama. Mm -hmm. okay. prostu, A dziewczyny? Y, dziewczyny. Niektóre korzystają, niektóre nie, jakby, jest tutaj dowolność. tak? Mhm. To jest jakby mogą, nawet mogą się dobrze czuć, ale powiedzieć, że się źle czują, jeśli tak chcą, i mają ten jeden dzień i ja jakby w to nie wnikam. Myślę, że też mamy taki, takie dość przyjazne środowisko pracy, więc nie wiem, nie, nie rozliczamy jakoś specjalnie tego dnia. Mhm. Natomiast sama po prostu nigdy jeszcze z niego nie skorzystałam. No tak. Po prostu, wiesz, źle się czuję i, i coś, ale akurat mam spotkanie, akurat muszę skończyć jakiś projekt, bo gdzieś tam na końcu, wiesz, to wszystko wychodzi ode mnie, wychodzi od mojego rysunku, mm -hmm. mojego szkicu, mojej koncepcji, mojego jakiegoś wyobrażenia o czymś. I, ym, i, i mam to poczucie, że, że nie mogę wstrzymywać pewnych procesów, na przykład, tak? Że muszę to puścić dalej muszę no i to jest to właśnie poczucie odpowiedzialności tak to yy, 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 wiesz jakby i, i też tak jest że nie zawali się świat no właśnie ale masz to właśnie masz to poczucie że kurczę no chcę 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 to dokończyć nie chcę to zrobić chcę, żeby było dobrze no ale w takim razie czy Eliza nigdy nie odpoczywa jak ma gorszy dzień Wiesz, co, ja właśnie tak zastanawiałam się nad tym. To nie jest tak, że nie odpoczywam, bo ja, można by było powiedzieć, jakby ktoś popatrzył na mnie z boku, że ja bardzo dużo odpoczywam. Bo nie da się w ogóle nic wymyślić. Jakby ludzie, którzy, mhm. są, um, którzy, którzy są kreatywni, którzy. Którzy właśnie pracują na jakimś trochę innym rejestrze, to, 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 to w zasadzie czasami się wydaje może się wydawać komuś, że ja nie pracuję, że ja siedzę i się gdzieś i, i, i gapię się gdzieś, albo wiesz, ja, ja, a po prostu mój mózg trochę inaczej wszystko przetwarza. Ja cały czas pracuję. Ja cały czas coś oglądam i cały czas coś czytam i cały czas myślę i cały czas procesuję. To się nie kończy, wiesz, jakby... Ja, ja nigdy nie siedzę w, na przykład w kawiarni y, pijąc kawę, tak po prostu. Mm -hmm. Ja nigdy, ja w ogóle nie, nie umiem plotkować za bardzo. No to o czym my tu będziemy rozmawiać <laughs> No Właśnie. Ja, ja, jakby, ja w ogóle nie umiem tych rzeczy, y, nie umiem tych rzeczy robić. Ja zawsze... Jestem wkurzona na pytanie, że komuś nawet też automatycznie zadaję pytanie, co słychać, bo tak naprawdę to jest pytanie, na które trudno w ogóle odpowiedzieć. I ja jestem bardzo zainteresowana rozmową o tym, jaki, k, jaką kto lubi kawę, albo jakie ma marzenie, albo co myśli o y, jakiejś książce, albo co myśli o tym, że ciągle tu są, nie wiem, nieposprzątane psie kupy. To, to są, wiesz, jakby mhm. za, ja zawsze mam jakąś myśl w głowie, jakąś koncepcję, <laughs> jakąś rozkminkę. Um, i to nie jest nigdy zwykłe picie kawy. Ja się naprawdę zastanawiam, jak i tak jak nawet dzisiaj rano piłam kawę, to sobie pomyślałam, że kurczę, kiedyś było tak, że praca to był. Wiesz, to była próba zmazania grzechu pierworodnego. Wiesz o tym, że to normalnie było tak, że ludzie musieli ciężko pracować, mm. bo oni, żeby ten grzech zmazać z siebie. Nie? I wie, więc, więc bardzo myślę, że bardzo długo w ogóle praca mogła być postrzegana jako coś. Haniebnego trochę, albo um, coś takiego, jak jakoś tak jak, jak kara. Mhm. I też sobie potem przypomniałam, ja słuchaj lubię czasami mam takie fajne dyskusje z różnymi ludźmi, że ja na przykład przeczytałam prawie wszystkie lektury w szkole, bo ja generalnie uważam, że w nich jest bardzo dużo um, mądrości. I jedną z takich lektur, którą naprawdę lubię, to jest um, lalka. O matko. I słuchaj, naprawdę, grubo. Ja naprawdę lubię tą książkę. <laughs> ale czytała się później już jako dorosła? Czytałam fragmenty. Już potem nie, może nie przeczytałam i tak wiesz, że otworzyłam i zaczęłam ją czytać, ale rzeczywiście to jest książka, którą ja bardzo cenię. I tam, i tak sobie myślałam o niej przy okazji właśnie podejścia do pracy, że zobacz, że tam, tam jest o pracy i tam jest yy, tak, że człowiek pracuje i stać go na różne rzeczy, ale nie ma tego szacunku. Mhm. Że jakby kiedyś to, to, to nie było tak. Jak byłam na Bali przez, um, przez kilka miesięcy, to na przykład um, moje przyjaciółki Baliki, one mówiły: Jejku, jak u ty masz fajną skórę, jak u ty masz fajną cerę. I ja mówię, dziewczyny, ale kurczę, ja naprawdę uważam, że wy jesteście przepiękne w tej swojej, y, takiej właśnie śniadej cerze i tak dalej. One mówią: Nie, my tego nie lubimy. Mhm. My tego nie lubimy. I ja mówię, ale o co chodzi z tym? Jakby próbowałam to zrozumieć, bo. Ludzie, którzy mają taką ciemną cerę, Skóra. ciemną skórę, to znaczy, że oni pracują, są rolnikami, pracują ciężko. I to znaczy, że są jakby z takiej niższej, niższej klasy, tak? Hmm, a my jeżdżąc na urlop, marzymy o tym, żeby jak najbardziej się tylko strzaskać, nie? No już teraz nie wiem, czy w tym, w tym wieku. W tym wieku. Wiesz, jak no, ja sobie, na mnie. Jak ja cały czas słyszę, że Trochę się wiesz, musisz używać tych kremów, bo skóra się starzeje, bo skóra nie lubi słońca. No, no, no tak, ale ja no, lubię słońce. Ja lubię słońce, ale ja nie lubię się opalać, tak wygrzewać. Ja też dniek, nie leżę, tylko... ale robię coś na słońcu, nie? Leżę, tak. Ja też jestem taka jak ty, że ja nie uleżę, no. I też <laughs> jak czym? Ja też non-stop, mam wrażenie, pracuję, bo ja też cały czas rozkminiam, kogo zaprosić. Tu, nawet jak jestem na Instagramie, to cały czas mam włączoną czujkę. Tak, oczywiście. O, ta fajna, ta fajna. O, to ciekawe, ten post. Tu zrobię screena, tu zapiszę, wiesz. Takie, nawet pod prysznicem i w ogóle uwielbiam pod prysznicem, bo to są te jedyne momenty, kiedy. no z reguły nikt do mnie nie mówi, bo moje dzieci lubią mi wtargnąć do łazienki czasem. No ale generalnie staram się tam trzymać tą swoją prywatność i intymność i uczyć tego, że to jest mój czas. No to słuchajcie, no pod prysznicem w ogóle w końcu można siebie usłyszeć, nie? że to jest ten moment takiego zatrzymania. Dobra. Zależy jak to się myje, bo też czytałam ostatnio taką książkę, no wiesz, że niektórzy ludzie to robią automatycznie, żeby odwalić i lecieć dalej. Mhm. Ale że właśnie trzeba zwracać uwagę na to, jak się myjesz i poświęcić sobie trochę więcej tego czasu, kosztem nawet stania pięć minut wcześniej, żeby po prostu z szacunkiem podejść do tego mycia się i wiesz, i, i, że to jest taki właśnie ten czas ze sobą, nie? No w ogóle też mamy problem z poznawaniem własnego ciała i niektórzy tak się myją, wiesz, że nawet się nie dotykają prawie. No, wiesz co? Ja to robię zwykle nie kosztem dłuższego snu, tylko kosztem yy, spóźnienia. Mm. No dobra, no tak masz. Ja też, ale ja myślę, myślę, że jestem naprawdę najbardziej spóźnialską osobą, ale to też jest kwestia no tego, i że mój no, ale jest z drugiej strony tak pracuje, wiesz, jakby ja nie umiem, ja, jakby zastanawiałam się nad tym, jakiej pracy nie mogłabym wykonywać. Czy w ogóle jest taka, że nie mam takiej, że nie mam no, cię z korpu, doczekać. jakbyś się permanentnie może spóźniała? Mm. Czy myślisz, żeby to zaakceptować? Już to pewnych rzeczy można się nauczyć. To jest tak, że, yy, y, y, że, że ja na przykład kiedyś y, y, miałam takie podejście, y, że, że jestem taka wyluzowana i i że jak Gucio czy Felek spóźnią się do szkoły, to nic się nie stanie w ogóle. Ważne, że fajnie sobie jemy śniadanie i jest okej, okay. i dla mnie to nie jest problem, że ty, jest, że ty się spóźnisz. I pamiętam, że potem, jak, jak poszłam na terapię, to pani, moja psycholog, powiedziała: No, ale nie, bo to jest, to jest ważne, to jest ważne dla twojego syna, żeby on nie był spóźniony. Bo i będzie mógł potem. Bo, bo, bo to są jakieś, tak, bo są tego konsekwencje. I. No, i że musisz jednak nad tym popracować. I ja naprawdę to jest dla mnie bardzo trudne, ale uczę się tej pracy i staram się, i rzeczywiście jakby mam taką tendencję do tego, żeby jeszcze jeden, jeszcze jedną drzemkę, jeszcze jedną drzemkę, jeszcze jedną drzemkę, <noise> jeszcze tam popatrzeć przez okno. Jakoś, ja mam takie zawieszki um, i naprawdę to kosztuje mnie jakąś energię, żeby się skupić na. na um, na realizacji jakiegoś planu, jakichś założeń, jakiegoś trzymania się harmonogramu, trzymania się czasu um, i ale da się to wypracować. Wiesz, jakby umówmy się, że da się wiele rzeczy y, przewalczyć, da się, um, da się. Da się. Człowiek jest naprawdę bardzo chłonny i um, Coś takiego wiesz, powiedzenie, że nie ja się do tego nie nadaję, ja tego nigdy nie zrobię, i uważam, że jest yy, bez sensu, bo jesteśmy w stanie, jakby tak na, naprawdę nawet nie wiemy, ile jesteśmy w stanie, dopóki nas nie sprawdzą, tak? Tak, ale. <śmiech> <śmiech> Rozpoczynamy dyskusję. No bo to co powiedziałaś, ja się też z tym zgadzam. Natomiast mam też drugi koniec tego kija, że na przykład, jeżeli byś stwierdziła, albo nie miała wyboru, i nagle by się okazało, nie wiem, tfu, tfu, kto jest przesądny? Ja jestem. Ja też troszkę. Pukam. Mam nadzieję, że nie malowałam spodu. Że ja na przykład pln -y przestają istnieć, nie? Lala. Jasne. No i dobra, Eliza musi iść do pracy. No. Takiej na przykład Jakieś. dla kogoś. Mhm. Na przykład do agencji jakiejś, nie? Ja jestem świetnym pracownikiem. E, zapraszamy <laughs> pracodawców przyszłych. Słuchaj, no i wtedy dobra, mówisz sobie, m, że okej, okay. Ja teraz idę, muszę, będę wstawała. Wcześniej nie będę miała tej swojej kawy, może takiej ulubionej, no ale może w pracy mi się udają zaparzyć. No, mhm. idziesz na kompromisy, mhm. ale gwarantuję Ci, że jakby potem się okazało, że się jednak udało. Odkręcić coś, nie wiem. Znalazł się inwestor, który mówi, wskrzeszamy lale, nie? Jezus, Mary czarne widoki. No nie, no mówię, nie, no, pukałyśmy pukałyśmy w drewno, także to są, no gdybam sobie. To byś odetchnęła z ulgą. Do czego ja teraz, do, do czego ja zmierzam? Że my jesteśmy naprawdę w stanie się do wielu rzeczy nakłonić, przyzwyczaić, e, wiesz, zmienić swoje takie, te pierwotne takie. Odczucia, nie? takie mm -hmm. I te predyspozycje, i tak dalej. Ale zawsze będziesz troszkę cierpiała, jak będziesz robiła coś wbrew sobie. I właśnie chodzi o to, że jak dobierzesz sobie tak pracę, żeby tego nie było, mówię to też z perspektywy osoby, która robiła wiele już rzeczy. Oj, 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 ile już robiłam rzeczy? Łącznie z <laughs> tym, że miałam na przykład korty skłoszowe, które otworzyłam za namową mojego byłego męża i byłego wspólnika, totalnie w ogóle męska jakaś akcja. Wkręciłam się tak, że byłam przekonana, że to jest w ogóle dla mnie. Ale cały czas pod skórą czułam, że to nie jest w ogóle moje miejsce, nie? Wstawałam, robiłam, uśmiechałam się, opowiadałam innym, mówiłam, że jest super. Mhm. Ale siebie nie oszukałam, bo cały czas gdzieś pod skórą skrobało, nie? Mhm. W jakichś trudniejszych momentach bolało bardziej niż wtedy, gdyby to była rzeczywiście moja. Moje miejsce. To wtedy, tak jak dzisiaj rozmawiałyśmy, jak jesteś w lali i kochasz to robić, to jak się coś wywala, to łatwiej ci to znieść, nie? No bo to jest coś, co kochasz no, tak. i po prostu chcesz to dalej robić, więc nie czujesz tak bardzo tego, że to jest trudne. A w takich pracach jak jesteś, które nie są w twoim sercu gdzieś zakorzenione i nie są o tobie, te porażki będziesz czuła dwa razy bardziej. Będzie cię to bardziej gniotło, bardziej bolało. Miałam korty skuszowe. Później. Jak nie miałam kasy, to piekłam ciasteczka, tarty i rozwoziłam po tych lo takich lokalnych kawiarniach dla dzieci. Mhm. Pyszne ciasteczka owsiane z sami zresztą one są znane już, bo zawsze też do szkoły je piekę na wszystkie okazje, bo moje dzieci je kochają. One uwielbiały ten moment w moim życiu. Ja mniej, ponieważ po pierwsze miałam poparzone całe ręce, bo byłam zmęczona i w nocy jak już dzieci spały, to piekłam te tarty, te... No ale potrzebowałam tych pieniędzy. Mhm. To był etap przejściowy. Też dlatego o tym mówię, że to jest też ważne, że jak się winie ci noga, to możesz poszukać jakichś rzeczy, w których jesteś dobra i jakoś przeczekać, nie? I wybrnąć sytuacji. Miałam markę odzieżową. Pamiętam. Pamiętasz. No, rozbuchałyśmy tą markę z Anią. Super, super, ale to też ciągle nie było o mnie, wiesz? To też gdzieś... Jak miałam ten moment, na przykład tak jak dzisiaj jesteśmy w sobotę, oczywiście we wtorek, pamiętajmy, jest wtorek, nie, żeby was to nie zmyliło, chociaż jutro jest wolne, bo jest yy, święto, no to w sobotę, jak miałam iść do pracy, która nie była do końca, wiesz, o mnie i taka, że się paliłam do tego, to bolało. Dzisiaj jestem tu i się jaram, że tu siedzę, nie. O to mi chodzi, żeby, szuk, żeby sobie patrzeć, wiesz, bo nie jesteśmy skazani na jedną pracę, możemy próbować wielu rzeczy, aż nie znajdziemy się tak, jak ja w wieku 40 lat w końcu w swoim miejscu. To znaczy, ja też bym zachęcała do odwagi. Do odwagi, do poszukiwania czegoś, co rzeczywiście w tym, bo, bo praca, mimo wszystko, jest odpowiedzialnością, jest obowiązkiem i, i, i nie, jakby nie uciekniemy się, od tego. Że, że obowiązek generalnie kojarzy się z czymś negatywnym, tak? Uh -huh. że masz coś musisz po prostu zrobić, musisz pewne rzeczy wykonać, i, i, i nie możesz sobie po prostu leżeć na brzuchu i patrzeć w sufit. Na brzuchu i patrzeć w sufit to w ogóle może być trudne. Patrz, na, na plecach patrzeć w sufit i popatrzyłam w sufit, ale tak opieram się w brzuch, więc może, wiesz... Do... Przepraszamy, tutaj mały żarcik. I wiesz, i po prostu, i po prostu nie możesz... No jest, jest to obowiązek, więc im więcej przy okazji tego wykonywania tego, tych wszystkich obowiązków masz pasji i masz radości, tym staje się to mniej obowiązkiem. obowiązkiem a więcej jakby w czymś fajnym, no. no że obowiązek nabiera pozytywnego znaczenia, na Masz przykład. spełnienie, ludzie cię pochwalą za twoją pracę, bo Sama, się pochwalisz. Się, sama się pochwalisz. ale wiesz, umówmy się, że ta, ta pochwała... Od ludzi. Od ludzi, to jest tak, za, wiesz, to jest tak, jak zawsze ja bardzo dużo dyskutuję z dziewczynami na temat, na temat cielesności, ciała, kompleksów i tak dalej, i tak I ja właśnie, słuchajcie, to jest tak, że Umówmy się, że można sobie mówić, jesteś piękna, jesteś tego warta, jesteś tego warta, jesteś cudowna, i, i dobrze wyglądasz, i świetna jesteś, ale tak naprawdę ten, to spojrzenie z uśmiechem, z akceptacją od zewnątrz, które dostajemy, ono jest nagle jak taki, wiesz, promień słońca. Ono jest nagle mimo wszystko czymś, czymś takim bardziej cennym, takim, to, to uznanie z zewnątrz, wiesz. Ja się zgłaszam tu, bo od razu yy, przyszło mi coś do głowy. Ważne jest bardzo to, co powiedziałaś, i mam tutaj też taki fragment. Chciałam w naszej rozmowie tam pójść, więc poszłaś tam, więc idę za tobą. A propos właśnie Instagrama i że tam pokazujesz siebie prywatnie i swoją pracę też, bo często jesteś na zdjęciach, filmach, w swoich ubraniach. Prawie zawsze. Prawie zawsze. Myślę, że. Bo w ogóle jesteś w nich. Bo jestem. <laughs> No, nie przebierasz prawda. się, ja tylko myślałem, jesteś nich. Ja myślę, że, że jest to wielkie zaskoczenie, jak ja jestem nie w swoich ubraniach. No i teraz moje było pytanie: czy wiesz, że inspirujesz dziewczynę, żeby myślały o sobie pozytywnie? Tak. Wiesz. No i teraz patrz. Ja, jak na ciebie patrzę na Instagramie, jak ty, na si jak ty siebie pokazujesz i patrzysz na siebie z akceptacją to czasem sobie myślę, że ty nie potrzebujesz, to jest błędne dziewczyny, od razu tutaj lampkę włączam, że ty nie potrzebujesz usłyszeć, że ty jesteś zajebista, bo ty to już wiesz i ty to masz w sobie. To nie jest prawda. No nie, to jest... I tak jak ci ostatnio napisałam, że jesteś seksi, nie? To jest praca trochę nad no ale, sobą wtedy. Tak, no ale też ja właśnie pisałam ci, że jesteś seksi, tak? chociaż... Z tego filmu wynikało, że ty wiesz, że to jesteś seksji, ale pomyślałam sobie, że mam ochotę ci to powiedzieć, jak kobieta kobiecie, nie? Jasne. Tak jak ja sobie obcięłam grzywkę, to mi napisałaś super grzywka, mm -hmm. nie? No i właśnie ważne jest to dziewczyny, żebyśmy nawet jak mamy przed sobą dziewczyny, które się wydają pewne siebie i właśnie inspirują inne do tego, żeby fajnie o sobie mówiły, myślały i w ogóle pokazywały swoje, jak to powiedzieć... Wdzięki. Wdzięki, walory, atuty. Właściwie każda z nas ma coś, co a atutem jest wszystko to, co w sobie lubimy, nie? Każda ma wszystko. Tak. Mówmy się Kropka. To jest te, tak. <gry> Dziękujemy bardzo za ten Każda podcast. Podam na wszystko. Myślę, że to jest temat na inny odcinek. No jest, Nawet. ale jest taki właśnie kurczę, <laughs> ważny, i że jak już tam się znalazłyśmy, to, to nie chciałam tego tak pominąć. To jest mój podcast. Tak, możesz wszystko. Więc mogę wszystko i właśnie zbaczam z drogi dziewczyny są tu przyzwyczajone. Zresztą bo jestem królową dygresji. Ja wiem. I też się pogodziłam już z tym. <laughs> zamiast wiesz, to mógłby być mój, yy, moja wada. Przy prowadzeniu podcastu, który jest na temat. Nie, bo to są te rzeczy, które się pamięta. Ob obstawiam, że yy, z tej rozmowy yy, najbardziej wszystkim zapadnie w głowie żart, albo wiesz. Wszystkie właśnie, mamy wszystko. Właśnie teraz to trochę rozmawiamy. No, no to idźmy tam. No i teraz chciałam powiedzieć, że właśnie ważne jest to, żebyśmy sobie też mówiły, pomimo tego, że wydaje nam się, że Laska jest pewna siebie, że wszystko już wie na swój temat, bo to jest po prostu zawsze miłe, nie? I, i żeby ta piłeczka się odbijała po prostu, żebyśmy sobie mówiły miłe rzeczy. Bo no bo co? Bo to jest po prostu fajnie usłyszeć, tak jak powiedziałaś, nie? Wiesz co, powiem ci, że ja bardzo właśnie zawsze, zawsze jak to powiem, to potem godzinę później dostaję jakiś hejterski komentarz, ale, bo? Z, ale zawsze to mimo wszystko to mówię, bo mało mam tych komentarzy i powiem ci, że Których? podziwiam hejterski, takich czy niefajnych. niefajnych. Niefajny. I, I właśnie się czasem zastanawiam, czy wpadłam w jakąś dziurę po prostu naprawdę sympatycznych followersów, którzy w, 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 w jakąś taką bańkę um, czy Ale to zdarzają ci się hejterskie? Zdarzają mi się. Na temat One czego? Na początku mnie no w, wiesz. Um, na temat tego, że może um, w tych ubraniach jest za mało ubrań, a za dużo ciała na przykład, nie? Mm, I to jest zawsze od kobiet. Może to chodzi o to, żeby się obniżyła cena, bo za mało materiału, na przykład w body, które odsłania pośladki. <laughs> Wiesz co, właśnie o to chodzi, że ja y, y, nie jakby nie kreuję tutaj się na żadnego eksperta od ciała pozytywności. Ja zresztą w ogóle mam bardzo skromne podejście do swojej do siebie, za zbyt skromne myślę często. Y, czyli y, ja właśnie zawsze mi się wydaje, że ja z, jeszcze za mało wiem, że ja jeszcze za mało robię, że ja jeszcze za mało mówię, że. Y, za mało śledzę to czy tamto, że za mało pracuję, jakby jak generalnie mam bardzo wysokie um, takie poczucie, um, nie wiem, dużo mam wymagań względem siebie. O. Jesteś pani perfekt. Nie właśnie to nie chodzi nie? o taką perfekcję, wiesz. Ja się bardzo dobrze odnajduję w chaosie, więc to wydaje mi się, że ktoś, kto. że jest takie pomyślenie, że ktoś, kto jest perfekcyjny, to ma zawsze wszystko ułożone nie. w rządku i tak dalej. Nie, nie, nie. Ja... Chodzi o to, że ty właśnie ciągle myślisz, że mogłabyś zrobić więcej, tak, lepiej. Tak, to, jest, to jest. W tym sensie. To jest właśnie kwestia takiego wymagania, wiesz. Skąd to masz? Od siebie. Nie wiem. Myślę, że. Ale wiem. Znaczy, nie wiem. Słuchaj, większość tych rzeczy, które mamy. Mamy z, od dziecka po prostu. Z więc, domku. Z domku. Z, od, od, od mamy, taty, siostry i brata. Babci, dziadka, nie wiem. Też. E, więc e, ja byłam zawsze bardzo samodzielna. E, jestem najstarsza z rodzeństwa, co też e, ma swoje konsekwencje po tym życiu. E, więc ja jestem bardzo odpowiedzialna. E, też było takie przekonanie u mnie w domu, że mi się wszystko udaje. Że ja zawsze spadam na cztery łapy, mhm. że mnie to Krzewdzące, właśnie co? nic nie kosztuje. Mhm. Wiesz, że, że ja po prostu to umiem, że mam talent i, i tak dalej. I mam szczęście. mam szczęście. Na pewno trochę masz. Wiesz co, mam. I super jest mieć szczęście. Bo my się znów tego wstydzimy, nie? Że... Właśnie, jesteśmy bardzo skromni, mhm. generalnie. Znaczy właściwie inaczej, ludzie, którzy mają coś do powiedzenia i robią. Dobrą robotę, najczęściej jakby właśnie mają gdzieś w sobie tą skromność. Nie powinnam nam się wywyższać, pochwalić. Tak. Natomiast, natomiast czasami ktoś, kto nie do końca właśnie jest taki gdzieś bezczelny bardziej w swoim życiu. On wtedy ma mniej tych hamulców, mniej zahamowań i to też jest dla ludzi bardzo ciekawe generalnie do oglądania. Tak? Bezczelny można zamienić na otwarty, nie? bo my mamy wciąż te takie negatywne, znaczy zależy o czym mówisz, do... bo może ja nie zrozumiałam, ale na przykład mówimy słowo chwalić się też jest negatywne, nie? bo tak. ciągle coś nie chwal się. Mhm, tak, oczywiście. Ale nie musi wcale być negatywne, bo jak zrobisz coś zajebistego i coś fajnego i ty się z tym czujesz dobrze... Tak, ale my generalnie jesteśmy tacy krytykantcy, wiesz, jakby to jakby chwalenie się. Ja uważam, że każdy powinien mówić o swoich zaletach otwarcie. Bardzo lubię ja o, o, takich ludzi, którzy mówią, kurczę, słuchaj, no ja to zrobię, ja to robię. Uważam, że to jest fajne. Um, I będę to dalej, dalej robić. Mhm. I możesz powiedzieć swoje zdanie, i mogę je wziąć pod uwagę, albo nie. To jest taki ideał, tak jest taka idealna sytuacja, tak. wiesz, taka otwartość, pewność siebie. Myślę generalnie, że za ludźmi, którzy są pewni siebie. Chcę się podążać, mhm. bo to jest ta właśnie energia, to jest taki ten lider, przywódca, to jest coś fantastycznego, jeżeli ktoś to w sobie ma. Ja odkryłam przy okazji właśnie ostatnich, jakichś tam sytuacji <laughs> światowych, że ja nie mam w sobie tego liderstwa. Liderstwo jest takie słowo, nie wiem, czy w ogóle jest. Nie wiem, są trzy liderki. To, ja, to jestem zdecydowanie bardziej czy liderką życiową ale dlaczego? niż liderką. Dlaczego tak? No wiesz, mówisz to jako osoba, która zarządza też firmą. No właśnie, właśnie, zastanawiałam się. Ja chyba nie zarządzam firmą jednak. Wiesz? To ja jest jak to Ja jestem taką chyba duszą. Nie jesteś duszą, ale też odpowiedzialna i pracownikiem. Tak, ale ja jestem takim jednak trochę mentalnie bardziej pracownikiem. To znaczy. Ja mam dużą odpowiedzialność za pracę i taki w ogóle generalnie jestem wychowana w takim trochę etosie pracy. Natomiast, natomiast ja nie jestem chyba, znaczy na pewno nie jestem dobrym liderem, dobrym przywódcą, bo ja. bo to jest czasami tak, że musisz podejmować jakieś takie, wiesz, decyzje po środku albo decyzje trudne i decyzje dobre dla firmy, niekoniecznie dobre dla jednostki, wiesz, albo niekoniecznie dobre dla idei samej. I ja zupełnie tego nie umiem, nie, nie umiem tego, wiesz, nie umiem się na przykład zrobić coś szybko w połowie, podjąć takiej decyzji, bo to jest i tak lepsza decyzja dla firmy. To ja na pewno tego nie potrafię. No. Dlatego ja mam szczęście, że ja wiesz, to, że ja, ja myślę, że w ogóle ja bym nigdy nie miała swojej firmy takiej. Z takim rozmachem i z takim potencjałem, i tak dużej i gdybym miała, gdyby to była taka moja, że gdybym ja była sama, wiesz, tylko na tym, na tym polu walki. To ważne, co mówisz. Ja tutaj sobie zapisałam. Dlaczego ważne? Dlatego, że właśnie sporo osób, robiąc sobie rachunek sumienia, chcąc na przykład prowadzić jakąś firmę swoją wymarzoną, co, czymkolwiek ona by się miała nie zajmować, mogą powiedzieć: No, ale ja mam takie słabe strony to się nie uda, nie? I, i, nie I nie warto tak inwestować w te swoje słabe strony, tylko raczej pociągnąć te mocne, Oczywiście. a zastanowić się, kto może zapełnić tak. te słabe. Y, bo tu mam takie pytanie do ciebie, jakie są twoje mocne strony w pracy? Już trochę powiedziałaś o tym, przede wszystkim, że jesteś obowiązkowa i odpowiedzialna i dowozisz projekty do końca i tak dalej. Następne napisałam, a słabe, czy masz jakieś? I teraz pytanie... Czy to warto tak wartościować? Słabe, Pewnie, mocne. ja myślę, że warto. Warto? Ja myślę, że warto, dlatego że to, nam, jakby, to jest takim naszym zderzeniem z rzeczywistością. Mam świadomość tego, że jestem słaba w czymś. Yy, słaba, no wiadomo, pew, do pewnego poziomu te to, to swoje słabości można przepracować, tak? Że jakby można się stać lepszym... Można sobie na przykład, nie wiem, tak jak ja, powiedzmy, jestem spóźnialska, ale mogłabym mieć, wiesz, jakiś y, super z cztery budziki, mogłabym poprosić kogoś, żeby zadzwonił do mnie codziennie o siódmej rano i mnie pogonił z czymś, na przykład, tak? Ale wiesz. to byś była, żyłabyś ciągle w stresie jakimś niepotrzebnym. Tak, ale pe, oczywiście, ale pewne rzeczy, ja tylko mówię, chcę powiedzieć tylko to, że pewnych rzeczy da się nauczyć albo da się znaleźć Dopracować, jakieś narzędzie no. do tego, jeżeli, żeby, żeby coś zmienić, bo yy, i myślę, że to jest właśnie też fajne w pracy, że ona nas uczy nowych rzeczy, że ona nas rozwija, że ona daje nam właśnie nowe, wiesz, że możemy poznać jakiś nowy świat. Mm -hmm. I to jest, to jest super. Natomiast świadomość swoich słabości. Na pewnym etapie jest myślę, że bardzo wartościowa. I to, że my to, co my wiemy o sobie, że to jest jestem dobra w tym, ale słaba w tym. I żeby zrobić ten biznes, muszę mieć pomoc w tym i w tym dziale i ta świadomość tego, to znaczy, a, wiesz, takie podejście do tego, a będzie co będzie, nie wiem, nauczę się albo dobra, to tego nie zrobię. I w pewnym i to jest bardzo moim zdaniem. Krótka piłka mm -hmm. Że, to można stracić w ogóle też, wiesz, bo, bo, bo za tym, jak to jest, można coś, coś jest dobrze jest się zorganizowane, skończyć. Tak, nie? Jak coś masz dobrze zorganizowane, to jest to taki zdrowy organizm, to, no, no, no to masz za tym za tym gdzieś w pewnym momencie przyjdzie sukces, tak? I przy, mm -hmm. za tym sukcesem przyjdą jakieś pieniądze. E, za tym sukcesem przyjdzie lepsze życie, za tym spełnienie. sukcesem przyjdzie spełnienie, za tym sukcesem przyjdzie szacunek, za tym spełn... poczucie Ej, własnej wartości. No, czyli właśnie ten sens pracy w ogóle wykonywanej, tak, nie? Ale, Które, dobrej wiesz, pracy dla ciebie. Ale jak, jak masz tak, że. Jakby nie masz świadomości właśnie swoich słabości, myślisz, dobra, będzie co będzie, zrobię to tak czy siak. Dobra, nie wiem, tam idziesz po prostu trochę po takiej em, w jakiś taki nieprzemyślany, chaotyczny sposób, no to no, myślę, że mała jest szansa. Nie wiem, czy są takie biznesy, które w ogóle działają na jakimś takim wariackich papierach tak zwanych. I, I myślę, że można stracić w ogóle do tego serce bardzo szybko, tak? że jakby niepowodzenia, to trzeba, nie wiem, już chyba bardzo wierzyć w jakiś projekt, wiedzieć, że to jest ten jedyny i włożyć w to w pracę i serce, i, i, i żeby to przekuć w, wiesz, w sukces. No. Żeby się nie poddawać, żeby wiesz, coś ci um, gdzieś nie pójdzie w którąś stronę, w tą stronę, który, o której marzysz i że ty nie poddajesz się, tak? tylko że jesteś dalej zmobilizowana. To myślę, że taki poziom mobilizacji um, i takiego dążenia mimo wszystko do czegoś, um, ja na pewno tego nie mam, ale myślę, że to nie wiem, czy to jest nam potrzebne, ale to, jest, to już jest jakiś poziom um, um, niewyobrażalny dla mnie. No ale z drugiej strony patrz. Dzisiaj y, mówiłam Ci, spóźniłam się troszkę po, po Ciebie, bo mi drukarka przestała tak. drukować, mówiłam Ci, że dostałam szału, tak. zamiast to odpuścić jestem sobie dzisiaj z notatkami w komputerze, co miało być dla mnie niekomfortowe, nie jest dla mnie niekomfortowe. Tak. Yy, przyszłyśmy tu, nie miałam statywu, więc Eliza postawiła telefon, który nas nagrywa na wieszaku. Statyw, by the way, zobacz, tu stoi. <noise> Zobaczyłam go w połowie nagrania. Ale ale jest taki czarny, zlał się. Z, z, nie z, będę z... nic mówić. No ale to jest właśnie to, nie, to jest to, co mówisz, że może nie masz tego sobie, ale właśnie masz to w sobie, że się nie, właśnie nie poddajesz. Powiedziałaś mi przed nagraniem, że dla ciebie nie ma. To są małe nie rzeczy. Nie ma, nie da się. No, no nie ma, no, nie ma, małe, nie ma. No. Ale życie się składa z małych rzeczy. To jest właśnie to, że mi dzisiaj nie wydrukowała drukarka i mogłam do ciebie napisać, wiesz co. Nie robimy jednak tego, bo nawet drukarka mi nie wydrukowała, koniec. Ale nie, ja po prostu wiedziałam, że chcę się tu dzisiaj znaleźć. Ale też Justyna, ty masz, już, już to umiesz. Jakby wiesz o co chodzi, że łatwo być spontanicznym, jak się jest w sytuacji, która jest nam, jest nam znana, tak? Gdybyś na przykład dzisiaj chciała ze mną porozmawiać na temat jakiś, wiesz, o którym nie mam w ogóle pojęcia, ja musiałabym się przygotować do tego i nie umiałabym spontan iść. I tak samo ty, gdybyś musiała dzisiaj zrobić coś takiego... Wiesz, co nie do końca... Jakby... Dobra, wiem o czym mówisz, wiem o czym mówisz. E... To jest twoja praca, to już umiesz. Po... Jakby W tym środowisku, w którym jesteś, już się czujesz jak ryba w wodzie. I jak, nawet jak, wiesz, tam gdzieś jakaś y... przeleci jakiś rekin obok, to ciebie... Zachowasz wiesz, się wiesz, krew. Wiesz, wiesz, gdzie się schować. Tam. Albo i nie, bo ja czasem właśnie dostaję szału, a po pięciu minutach dopiero przychodzi do mnie, dobra, odpuść. Ale to jest też o tym, co, co mówiłam na początku, że takie sytuacje... Teraz mówisz do mnie, bo ty w to umiesz, bo ty to wiesz, nie? Ale to jest dlatego, że ja tu jestem, bo ja tu lubię być, nie? Gdyby to było Totalne. gdzieś, że ja bym szła jak po prostu na ścięcia do tej pracy. A naprawdę znam dziewczyny, facetów też, którzy w niedzielę już wzdychają, że trzeba będzie w poniedziałek iść do pracy. Ja bym tak nie mogła żyć, dlatego ja robiłam mnóstwo rzeczy. Wiesz, no bo to jest też kwestia wyboru. Tak jak mówiłam w felietonie na początku, im dłużej żyję, tym... Jestem przekonana, że życie jest w naszych rękach. Wiem, że jedni mają więcej szczęścia, drudzy mają mniej szczęścia, jedni mają więcej zapału, drudzy mają mniej, ale tak naprawdę, jeżeli sobie coś wymarzysz i konsekwentnie do tego dążysz, to jest ogromna szansa, że się tam znajdziesz, nie? Znajdziesz się tam na pewno. No, ja myślę, tylko że to... że to wymaga właśnie tej pracy. To jest, wiesz, to jest tak samo, która jak... jest czasem, przepraszam, szczerze, wiedzieć słowo, że ta praca jest czasami, na przykład, niepłatna. Ja robię mnóstwo niepłatnej pracy. Ja nie mam każdego podcastu sprzedanego, wiesz, nie, 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 w naszym te, teraz odcinku nie ma lokowania żadnego. A utrzymuję podcast z reklamy. Ale co? Siedzę tu dzisiaj nagrywam, bo chcę mieć ciągłość w odcinkach. I to przynosi efekty na kolejne inne odcinki, wiesz, że to też, ja sobie no też tak, to musiałam tak. przestawić w głowie, no bo tak na przykład nagrywałam cztery odcinki i wiesz, i jeszcze ja muszę inwestować, bo przecież płacę studio, płacę montaż i tak, tak dalej, nie? I musiałam sobie to też przestawić, że to, i to jest też ważne, żeby to powiedzieć, że jakby patrzymy na koniec miesiąca, jak to wygląda, że nie, że nie zawsze jest tak, że wszystko jest wymierne, czasami trzeba włożyć więcej, zaczekać żeby potem przyszło coś, nie? No i teraz ci powiem tak. Jakby na samym początku, jak mnie przedstawiałaś, to ja, ja tak zresztą o sobie mówię, że ja mam podejrzliwy stosunek do przyszłości. No właśnie. I teraz jakby tu i to jest coś, co sprawia, że ja się bardzo cieszę, że ja mam właśnie wspólnika, bo jak ja nie za bardzo umiem planować. To znaczy, ja tak bardzo, wiesz, ja tu jestem, bo ja lubię, bo ja sobie myślę, że to jest fajne, że ja chcę się z Tobą mm -hmm. spotkać i chcę powiedzieć te rzeczy, i że mam, jakby umiem je powiedzieć, tak? Natomiast. Wiesz, ja nie umiem właśnie tak myśleć sobie racjonalnie, że to, co będę robić, jak to będzie wyglądało, i jakie mamy plany, i, i ja w ogóle no, ale sobie nie przecież potrafię masz to jest zaplanowane, tak? to, to tak. jest plan. Oczywiście, no tak, to, to, ale to jest takie, wiesz, wiesz no to jest właśnie tak samo, jak ty robisz ten podcast. To, ja już to umiem robić. To jest tak, że ja. ja jak zakładaliśmy markę, jak tworzyliśmy markę, to ja, to jakby nawet nie było z czego skorzystać. W sensie, wiesz, jakby nie było w ogóle takiej mody w Polsce. No, jak zaczynałam podcast, też jeszcze nie było mody na no, podcast. Zaczęło I, się dopiero to i, rozkręcać. I, I tak, i w pewnym momencie, wiesz, no ale drążysz temat, drążysz, drążysz, patrzysz, oglądasz, wiesz. Masz ogól, ciekawość. Wiesz, to było tak, że ja oglądałam filmy, ja oglądałam teledyski, żeby zobaczyć jakąś koszulkę. <laughs> Ile lat To jest, już na już takiej jest zasadzie. twoja marka na rynku? I to jest pytanie, na które dokładnie ci nie odpowiem. Do kogo mam zadzwonić się dowiedzieć? <laughs> no to musisz zadzwonić do Michała. No ale, no słuchaj, no, tak naprawdę chłopaki zaczęli ją robić nie robiąc lali, czyli robili jakieś ubrania dla dziewczyn. Nawet jak ja na początku dołączyłam do PLN-ów, to tak naprawdę robiłam tak jakby... Kopię męskiej bluzy tylko damską damskim, damskim wydaniu No dobra, i który to był rok? No to był rok nie wiem. No ile Które? lat jesteś już w tym biznesie? 12 Nieźle. 13 14 Sezon już jakiś jubileusz i go przeoczysz. No może tak, no właśnie nie przeoczy go, ale tylko dlatego, że ktoś wie ktoś dokładnie. Ci ktoś mi powie. Wiesz, a to jest tak, że ja wiem, jak oczywiście muszę zaplanować kolekcję i to kolekcję, wiesz, na co najmniej pół roku do przodu, a czasami na dalej jeszcze, bo niektóre rzeczy produkują się dłużej, trudniej jest zdobyć materiały i, i, i tak dalej. Natomiast natomiast to już jest coś, co tak jakby z automatu ja wiem. Mhm. Jakby Ja to, ja to Eliza, po prostu wiem. Bo się tego nauczyłaś. No właśnie. A przecież tak jak mówisz, przyszłaś i po prostu właśnie, miałaś jest, chęci i, tak. i, i tyle, nie? a jest, doświadczenie zdobyłaś. To jest właśnie kwestia doświadczenia, to jest, to jest kwestia pracy, to jest czasami coś, co nam się w ogóle nie podoba, że w pewnym mom na, na jakimś tam etapie coś jest trudne do zrobienia. Miałaś takie momenty w swojej pracy, że sobie myślałaś, a może rzucić to w cholerę, bo już nie dam rady? Mam bardzo dużo takich momentów, szczególnie ostatnio, jak są, wiesz, już COVID, wojna, mnóstwo firm prze, przeróżnych, które, z których każda chce robić dresy. No, mhm. no jakby jest dużo takich różnych rzeczy, które czasami myślę sobie, kurde. No, ale no, idziesz ale, dalej. Ale wiesz, ale na koniec tak sobie myślę, przychodzi poniedziałek i, i wstaję rano i, i, i myślę sobie i dzieci tak, ten poszedł do szkoły, ten coś tam robi i tak myślę jejku, ja już chcę iść do pracy. Ja już chcę iść do pracy. I... i mm. I nawet jak mam taki dzień, że sobie myślę, dobra, w ogóle robię sobie dzisiaj taką dyspensę i robię sobie tak bardziej na luźno, no kurczę, idę, wiesz, i idę na kawę, posiedzę na niej chwilę dłużej, i zajrzę, e, do biura. zajrzę. Tak, odprowadzę psy do domu, albo nawet nie, i sobie myślę, a zajrzę do biura, zobaczę, co tam się dzieje. I już tam zostaję. I mhm. Jest godzina, wiesz, 17, 18. I już i tak się nauczyłam, słuchaj tego, że w tej pracy, że zostawiam mm, od kilku lat, zostawiam komputer w, w biurze. I wychodzę, wychodzę, zamykam drzwi, i po prostu już wtedy nie siadam do komputera i tak się tego nauczyłam, że. Ale działasz na Instagramie, naprawdę. Trudno mi jest. Robisz robić. rolki, robisz live, y. Robię, to wszystko jest też pracą, tych rzeczy. Rzeczy. To wszystko też jest pracą, która. Musisz, niestety, wiesz, znaczy niestety, niestety musisz po prostu nadążać, być, nadążać też oglądać. To samo. Wiesz, to, to, to jakby cały czas jest. I to jest praca, którą. Gdzieś tam trochę mniej nawet lubię. Wiesz, ja lubię jednak to... Swoje, swój komputer, no, swój szkicownik, swoje dłubanie. Tego mi najbardziej brakuje. Najbardziej brakuje mi... Myślę, że to jest ten czas właśnie między 30 a 40, gdzie brakuje ci czasu na to właśnie takie coś, co tak naprawdę... Um, co robisz nie dla pieniędzy. Bo mhm. być może... Od czego to się od, wszystko wiesz, zaczęło, wiesz, być może, No o, tak. bo zaczęło się od pasji, od tak, talentu. tak. I to było właśnie i to przekształciłaś w biznes, nie? Tak. Jeszcze wiesz, śmiesznie, bo ja w ogóle y, zupełnie nie umiałam tego robić. Wiesz, jakby nie było szkoły projektowania y, grafik na na ubrania. I pierwsze te moje w ogóle grafiki to były fatalne. W ogóle nawet nie chcę o nich myśleć dzisiaj. No dobra, i się podobały. No, podobały się, bo po prostu nie było, chyba nic nie było, wiesz, o to chodzi. Natomiast, natomiast dzisiaj ta konkurencja jest dużo większa. Ja też czasami, wiesz, czasami też wiem, że mój gust może nie jest dla wszystkich. I tu też. I chwała Ci za to. jeszcze w moim. Wiesz, w moim y, poczuciu. Y, wiesz, jest. No, tu, tu jakby chciałabym zrobić coś wariackiego, ale na przykład mam też poczucie takie, że mogę sobie tylko pozwolić w iluś procentach w lali mm -hmm. na, na zrobienie czegoś takiego. Y, bo jeszcze właśnie muszę o tym myśleć, żeby ta firma była fajna dla więcej, dla większej ilości ludzi, wiesz. No, I tutaj ale Ci, dochodzą że... takie, do głosu takie rzeczy, że zawsze. Gdzieś kompromis, jakiś kompromis. No, ale to jest w każdej pracy, tak sobie myślę. Chociaż kurde nie wiem, czy ja tu muszę chodzić na kompromisy u siebie. Zresztą nie, nie wiem. Pytanie się zostawiam otwarte. Dobra, na pewno na jakiś tak, ale nie na takie, które by mnie gdzieś, świeżo przerosły, nie? Tutaj nie. nie. I, i, to, I to jest po prostu, to jest cały czas to, że ja czuję wolność tutaj. To jest dla mnie takie ważne. To jest dla mnie najważniejsze w ogóle w życiu czuć wolność. I właśnie pomimo tego, że mogłabym nie nagrywać przez dwa tygodnie i po prostu powiedzieć sobie, dobra, mam to gdzieś i tak ludzie pewnie będą słuchać, a może jeszcze jak się stęsknią, to jeszcze bardziej, ale poczucie obowiązku ale i wiesz, ale... ciągłości zachowania tej pracy nie pozwala mi na to. Po prostu nie chcę tego robić. Mogę? Ale nie chcę. Ale ja Ci życzę, żeby to zostało po prostu na zawsze i, i Tobie, i sobie, w ogóle czymś takim, em, taką, w takiej czystej formie, bo jeśli jednak jak trochę patrzysz na świat, to sobie myślisz, kurczę, czy ludzie właśnie nie sprzedają bardzo często swojej wolności, bo że, że ta Twoja wolność ma jakąś cenę, tak? Tak. I, um, I wiesz, i o ile to nie jest tak, że rzeczywiście to jest kwestia tego, że potrzebne nam są pieniądze na życie, że masz ludzi, którzy bardzo ciężko pracują i naprawdę po prostu no mercy um, idziesz i zapieprzasz, żeby po prostu twoja, żeby mieć jakąś godność też swoją, mm. tak, że nie idziesz prosić kogoś o pieniądze, żebrać i. Tak. i, i i chcesz zapewnić życie swojej rodzinie, swojej sobie, i, i tak dalej. I pracujesz za psie pieniądze za przeproszeniem. A, ale, a jesteś non -stop w pracy. Jesteś non -stop w pracy, nie masz, nie możesz sobie pozwolić na wakacje, nie możesz sobie pozwolić na to czy na tamto. I, 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 i sorry, no jak tutaj wiesz, myśleć o tym? Wiesz, taki o, nawet o to jakiejś. w ogóle o czym, wolności. Tak. Nie? No właśnie, no i co teraz, bo ja powiedziałam, że ale wszystko są też, zależy od nas. Ale też poczekaj, ale też jeszcze jest tak, że, że masz y, też ludzi, którzy właśnie mają już bardzo dużo, a nadal wiesz, y, jest jakaś cena w ogóle za to, że będą mówić odpowied pewne rzeczy, będą robić pewne rzeczy i, i za to w ogóle biorą pieniądze. I jakby to ja. Wiesz, to jest po prostu temat rzeka tak naprawdę. No tak, tak. no tutaj też, wiesz, oczywiście można dyskutować, bo dużo osób powie, no tak, wy sobie tutaj dzisiaj siedzicie i sobie gadacie o pracy, bo macie fajną pracę, bo co to w ogóle jest za praca? Bo też bardzo ludzie lubią sobie umniejszać nawzajem, nie? Że co to robisz, to nie jest prawdziwa praca. Często też na przykład, jak dziecko wybiera zawód, to może usłyszeć od rodziców, ale to nie jest w ogóle zawód prawdziwy. To... No słuchaj, no kiedyś na wsi się mówiło, że trzeba mieć w rodzinie księdza i lekarza, tak? No, no. <laughs> Dokładnie. Je Jezu. albo losowanie masz albo masz córkę <laughs> albo masz córkę i wiesz i co i na czym ci zależy na tym żeby wybrała dobrze, dobrze, dobrze męża no to jest, to wiesz właśnie nawet ja, ja bardzo zawsze lubię ten taki filmik z Sher, gdzie ona mówi że jej matka kiedyś powiedziała że w pewnym momencie będziesz musiała wyjść za mąż za Bogatego? Bogatego mężczyznę i ona powie, za bogatego człowieka, ona mówi mamo, jestem bogatym człowiekiem. Mm. Wiesz, to są, to są, wiesz, fajne rzeczy, ale one, umówmy się, że to jest pewnego, pewna bańka, tak? Jaka? No jest to bańka, no ale kurczę, no o, o czym ja mam mówić, jak nie o sobie? I... Nie, no tak, no wiesz, to, to jest tak, że... Bo wiesz co, to, wiesz, co to robi, że to jest znowuż to, że my się na przykład... Teraz mi się zrobiło smutno, jak to w ogóle tak zaczęliśmy. Jak... Nie, no właśnie dobrze, bo <grym> prawda jest najważniejsza i prawda się gdzieś zawsze broni i nie ma też co przed nią ukry... uciekać i jej ukrywać. Natomiast... Tym bardziej się cieszę, że jestem tu, gdzie jestem, w takim miejscu, w jakim jestem. Nie pozwalam na to, żeby ktoś mi mówił, że mi się to udało, bo po prostu wypracowałam to i dużo mnie to też kosztuje, żeby to wszystko robić, i dużo pracy i przygotowań, i tak dalej. Więc już, już tego sobie nie robię, bo właśnie ważne jest to, żebyście też, dziewczyny, jak słuchacie nas teraz, jeżeli w coś wierzycie, jeżeli coś jest dla was ważne i traktujecie to jako pracę, jeżeli zarabiacie na tym jeszcze dodatkowo pieniądze, to jest w ogóle to odczuwajcie to jako zajebisty sukces. Pewnie. A nie, że o takie, co tam na Instagramie jakieś wygłupy. Kurczę, każda praca, którą wykonujecie i was spełnia, i zarabiacie na niej pieniądze, to jest w ogóle super, że tak jest, nie? No pewnie. I to ja na przykład ja na przykład się w ogóle zawsze, zawsze podziwiam wszystkie influencerki. To jest Jakie je spoty jak, jak je spotykam, jak je spotykam, w ogóle, wiesz? I na najbardziej mieście. hejtowana praca, w ogóle tak, przez i to, ludzi. ale słuchaj, to jest, ale to jest, to jest idiotyczne, że w ogóle jakakolwiek praca jest hejtowana. Naprawdę, bo to mm. wiesz, jak ja naprawdę czasami patrzę, ile te dziewczyny spędzają czasu na tym, żeby wyglądać tak jak trzeba, żeby napisać ten. O, zrobić ten opis, zrobić to zdjęcie, w ogóle stanąć na środku jakiejś kawiarni. I się nie wstydzić. I się nie wstydzić, ja i pozować zdjęcie. To jest w ogóle to, to są rzeczy, których ja unikam i, i, i wiesz, i czasami sobie myślę, Boże, jaka jestem głupia w ogóle. Przecież wy, 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 wiesz, pozbądź się tego obciachu w ogóle stara po prostu i zrób sobie to zdjęcie, i, i w ogóle nie wiem, może jeszcze nie. tym może masz jakiś challenge może teraz na tym teraz jeszcze Słuchajcie, czekamy na zdjęcie Elizy na środku kawiarni. Wyobraź sobie, że. Albo gdzie. Masz jakieś marzenie jakieś... słuchaj ym, słuchaj na ym, jakby no nie nie, nie mam żadnego influencer'skiego marzenia Ale tym body na przykład co ostatnio wrzucałaś jakby stana na środku nie wiem no placu i widzisz, zbawiciela i patrz, i patrz i patrz ja tego nie zrobię Wiem. Ja tego nie zrobię, to jest w ogóle ponad moje możliwości. i. i tego nie się cieszę, robisz takiej pracy. I cieszę się, że tego nie muszę zrobić, nie muszę robić, ale myślę, że to by byłby sztos absolutny. Natomiast, wiesz, no, podziwiam, naprawdę podziwiam influencerki, influencerów, podziwiam. Super. Naprawdę, i podziwiam, i, i wiesz, i zastanawiałam się, słuchaj, nad tym, czego nie mogłabym robić. I przyszło mi do głowy to, że naprawdę wiem, że nie mogłabym być Weterynarze na przykład. No, ja chyba bym nie mogła patrzeć na cierpienie zwierząt. Ale właśnie wiesz, jakoś ja. Słuchaj, A ty z jakiego powodu? Mnie po prostu przeraża kleszcz. Przeraża mnie rana, przeraża mhm. mnie. Wiesz, mój pies jakiś czas temu dostał yy, w ogóle ataku padaczki. Ja w ogóle nie wiem, co robić. I mnie paraliżuje to. Ja wiem, że jakby była, byłabym w tym fatalna, bo to jest. Ponad moje jakby to przerasta moją emocjonalność, o. No to lekarzem też byś nie mogła. Ale lekarzem być. jakoś tak z człowiekiem ludzi. z człowiekiem jakoś ta nie żal. Nie, nie chodzi o to, że żal, ale to jest mi jakby wiesz miałam kiedyś ranę, wiesz krew, coś jakieś sytuacje wiesz znam swoje, znam ciało w ogóle. lubię ciało. lubię w ogóle dotykać ludzi, przytulać ludzi, głaskać um wąchać. No generalnie ja jestem takim po prostu cielesnym, mm -hmm. człowie takim człowiekiem ciała generalnie. A, z a ze zwierzętami nie wiem co. Coś mnie po prostu... Wiesz, ja widzę kleszcza. Nie jestem w stanie wyciągnąć psu kleszcza. A masz te szczypczyki? Nic nie mam. W ogóle nie jestem w stanie na to patrzeć. Ja prezentuję szczypczyki. Więc ja od razu idę do, do sąsiadki, idę, wiesz... Ostatnio Ania ode mnie z biura wyciągała puchowi kleszcza, bo ja po prostu mam odruch w ogóle taki, wiesz... Wydlejesz? W Mam, nie mdleję, właśnie. Po prostu nie mogę w ogóle nawet o tym myśleć. Ciekawe, Więc to jest. Więc jakby wiesz, są na pewno te, jest na pewno coś takiego jak predyspozycje, takie. No, kurde, już... pewnie, że jest. I o tym cały czas mówię, żeby. O, wiesz, ale to. Żeby, Dobrze żeby się nie wybrać... bądź poszukać. Tak, i to, co też mówiłam tutaj do młodych ludzi, że jak raz wybiorą, to nie znaczy, że to jest na zawsze. No, wiesz, pewnie. że. Ja, by ci, ja bym powiedziała to nawet do starszych osób. Ej, a czy ty pracowałaś kiedyś w jakiejś pracy, której nie lubiłaś? Przez cztery dni szaleństwa. Ale powiem ci, że sama czy szła. Nie, na szczęście to, to po prostu była praca w usługach, była praca kelnerska i ja wiem też, że absolutnie to nie jest dla mnie praca. O, właśnie wszystkie dziewczyny, Miesami które pracują pracę. i facetów w usługach, typu właśnie bycie kelnerem, też po, po, podziwiam i pozdrawiam serdecznie, bo to są naprawdę to jest tak ciężka praca. Jeszcze ludzie potrafią być tak niemili czasami. Również mili, bo jak każda praca ma dwa końce zawsze, ten kij, możesz poznać fajnych ludzi i nawiązać jakieś znajomości i w ogóle coś się dzieje cały czas. Niektórzy mają właśnie predyspozycje. Ja bym oszalała z, bodź, z ja, też bym, ja też bym oszalała, chociaż ja myślę, że byłabym całkiem, właśnie przez to, że mam taką dosyć pogodną naturę, to ja myślę, że bym była w tym całkiem dobra. No ale cztery dni jednak pociągnęłaś ale... i co się stało, że nie poszło to? nie, to jest coś takiego, że um, akurat ja trafiłam na taką sytuację, gdzie jakby miałam takie poczucie, że jestem bardzo traktowana przez, przez ludzi um, narzędziowo że ja właśnie nie ma szacunku do mojej pracy. Mhm. Że jakby to też była może Ale taka przez ludzi, specyficzna... przez ludzi, czy przez szefa, czy przez tych, co przychodzili? Przez wszystkich tak naprawdę. Wiesz, że to jest taka sytuacja, gdzie ktoś siada, wymaga, jakby jest taki, ma takie poczucie, że może sobie pozwolić na wszystko, że jakby jestem klientem, wymagam, oczekuję i tak dalej. I to jest takie... I to takie roszczeniowe podejście, takie właśnie przedmiotowe traktowanie zmiotło, cię. zmiotło mnie. I może tego po prostu było za dużo, więc ja absolutnie podziwiam pracę, jestem zawsze, zawsze sympatyczna i. I mam ogromny szacunek zresztą do wszystkich ludzi, którzy pracują w, w usługach. Zresztą ja w ogóle mam szacunek do ludzi, po prostu. Ty też trochę pracujesz w usługach. Też masz kontakt z dziewczynami, które mogą być zadowolone albo niezadowolone. No A, natomiast nie tak bezpośrednio. Nie? Bardzo niestety przeżywam to, że ktoś, jak ktoś jest niezadowolony i tak z czasem już trochę mniej. I wiem, że jakby nie każdy będzie, mm. ale przeżywam. Tak, to jest, to jest mocny minus w tej jakby jakby ja czuję, że to jest mocny mój minus. Ale mam nadzieję, że filtrujesz to, no bo ktoś może być niezadowolony, że ten rozmiar dla niego nie Just. odpowiada. Tutaj wchodzi umysł. To, to jest tak, że to jest, wchodzi, wchodzi tutaj w grę już wtedy y, umysł, y, rozum, to, że ja po prostu wiem, że tak jest. Wiem to o świecie, wiem, że wiem to o sobie, wiem, że nie, jakby nie zadowoli się każdego i tak dalej. Natomiast gdzieś w emocjach jest to cały czas takie, do wiesz, to jest właśnie to, że chcesz, żeby, żeby wszystko było fajnie i, i, i żeby każdy był zadowolony i może właśnie to poczucie, wiesz, to, ta potrzeba, żeby wszystkich zadowolić jest moją właśnie, bo, bo wiesz, bo to czasami jest mm -hmm. tak, że my też w podejściu do pracy, że bardzo często wychodzi na, na jaw to, co tak naprawdę w nas jest. To znaczy, że nie ta powierzchu, czyli powiedzmy nie umiem, um, nie wiem, nie umiem sobie zorganizować pracy. Być może to w ogóle nie chodzi o to, że nie umiem sobie zorganizować pracy, tylko być może chodzi o to, że jestem gdzieś, wiesz, właśnie mam, mam kiedyś mi ktoś powiedział, że, czy tam nie wiem, może mama, może ojciec, że ja się do niczego nie nadaję, na przykład. Mm -hmm. nie? I że my czasami mamy właśnie taką, takie poczucie, że czegoś nie robimy. Nie umiemy robić, a być może to wynika gdzieś z naszego. Hmm, jakiegoś, wiesz, to naszej je, głębi. Powiem nie powiem ci, z czego to wynika, bo to już o tym robiłam też podcast. Z nienaszego przekonania na nasz temat, no które właśnie, zostało tak. nam właśnie Oczywiście. sprzedane. To, to, tak. to jest tak trudno wywalić z siebie, ale jest to totalnie możliwe właśnie za pomocą terapii e, i boli, ale dzięki temu, jak te wszystkie. Błędne przekonania na swój temat obalisz te mity o sobie, które nie są twoje, to możesz dopiero w ogóle wtedy ruszyć do przodu skopyta z kopyta i się rozwijać, i w ogóle właśnie być sobą. I to daje tą wolność też, wiesz? Właśnie tej wolności no właśnie, trzeba szukać na tutaj, każdym polu. Może tutaj po, powiedzmy, że jakby wiesz, różne mamy powody do tego, żeby iść do pracy. I ta wolność też to jest takie bardzo szerokie pojęcie, ale na tyle, wiesz, jakby że my nie czujemy się, że my mamy właśnie taką godność i jakąś taką, takie poczucie, że wiemy, dlaczego to robimy. Mm -hmm. Że ten, wiesz, jakby priorytet mamy jasno, jasno postawiony, tak? Bo mi się wydaje, że zawsze człowiek ma we wszystkim, co robi, jeden, pierwszy, jedy, taki po prostu priorytet. Zawsze, w każdej decyzji, którą podejmujemy, musimy mieć jakiś priorytet. Nawet jak, po jak to są na przykład pieniądze? Tak. Tylko i wyłącznie? Tak. To to jest w tym momencie naszego życia nasz priorytet. Nie możemy sobie pozwolić na inne. Mhm. I wtedy wiesz, idąc za tym, robimy to, robimy to, robimy to, robimy tamto, tak? Może za rok się okaże, że możemy zmienić ten priorytet i możemy pracować dla tego, by spełnić się. Bo wiesz, bo bardzo często ludzie mają talent i zakopują ten talent. No wiesz, bo przecież z, i z talent, tego nic co z tego nie... talentu. No co to za zawód jest? Zermować no, no... na koszulki, to nadrukowywać? No, błagam cię. Co to za zawód w ogóle? Słuchaj, ja chodziłam do liceum do, liceum, do klasy biologiczno-chemicznej, bo chciałam być lekarzem. A, Więc widzisz. tłukłam biologię i tłukłam chemię. Po czym zorientowałam się w czwartej klasie przed maturą, chyba, nie wiem, w czwartej klasie liceum. liceum, się zorientowałam, że ja tak, nie jestem w stanie tego robić, nie chcę tego robić, w ogóle nie jestem, nie, jakby nie, nie jestem w stanie uczyć się tej chemii i, i w ogóle... Ale jak to? No tak. Nagle miałeś obrany cel i nagle poczułaś... Tak, poczułam. Nie. Znaczy, wiesz co, miałam tak, że miałam panią od chemii, która rzeczywiście nie, w ogóle niezbyt była sympatyczna dla mnie, mhm. Yy, i ona mnie bardzo zniechęciła do nauki. Może to jej zasługa, że jesteś teraz tu, gdzie jesteś. Na pewno to jest jej zasługa w jakimś tam procencie. Yy, Znielubiłam chemię przez nią. Co też myślę, że jest takie właśnie fatalne, że jesteś nauczycielem i jesteś w stanie swoją postawą zniechęcić kogoś do Zamiast zaciekawić, Zamiast nie? zaciekawić. No widocznie pani miała inne predyspozycje, ale może ten zawód, który ona chciała wybrać, nie był odpowiedni dla jej rodziców, i ją pchnęli na przykład w inną stronę. Tak, w coś pewnego, więc, coś więc... stałego. Oczywiście, no to to jest tak samo, wiesz, było tak, tak samo było z moim wyborem. Ja nie wiedziałam co ja chcę robić do ja końca. Też. Wiesz, kto kto ma 17, 18, kto ma 20, nawet czasami 25, nawet czasami Czasami 35. W ogóle czasami jest tak, że po prostu nie wiemy, co chcemy robić i idziemy, bo musimy. No i właśnie tutaj jest, wiesz, priorytetem naszym jest to, żeby mieć pieniądze. Usamodzielić się, się, nie? Potem masz priorytet, nie wiem, no bo akurat m, musisz pomóc swojej rodzinie, no to musisz pracować, bierzesz cokolwiek. Potem masz swoją rodzinę. Potem masz swoją rodzinę. Pracasz z macierzyńskiego Jasne. też. Nie wiadomo, Oczywiście. na i ci na przykład zredukowali stanowisko. Tak. No, bardzo dużo dziewczyn yy, w ogóle w tym okresie, kiedy staje się mamami, dopiero zaczyna czuć po pierwsze, czego nie chcą już więcej robić, bo mają dodatkowe obowiązki mhm. i odpowiedzialność za dzieci. Mi się też bardzo przewartościowało. To pierwsze, co można wyłowić na tym etapie, to właśnie to, czego się już nie chce robić. Dalej można sobie dać prawo nie wiedzieć, co się chce robić. No, wiadomo, że różne są. Możliwości. No czasami tak. możesz być na tym urlopie macierzyńskim, a potem wychowawczym, i się dowiedzieć w tym czasie, co tak naprawdę chcesz robić. Ale czasami ze względu finansowe. To jest komfort też na Umówmy się właśnie, że to jest komfort, móc zastanowić się nad tym, czego ja tak naprawdę. To jest ogromny komfort. Co ja chcę robić. To jest, to, to jest coś niesamowitego. Wiesz co, ja miałam takie w ogóle długi czas w swoim życiu. Po rozwodzie, po sprzedaniu marki, bo już wiedziałam, że ja nie chcę, że ja nie dam rady, że to jest dla mnie za dużo prowadzenie tej firmy, tej księgowości, tego wszystkiego. Teraz też prowadzę swoją firmę jednoosobową, ale nie, nie mogłam tam. To była dla mnie za duża presja. Mhm. Nie. I sprzedałam markę, i też za pieniądze, które miałam, po pozwoliłam sobie na to, żeby przez jakiś czas po prostu nie wiedzieć, co ja chcę dalej robić. Mm. W pierwszym odruchu traktowałam to jako totalną porażkę, że mi nie poszło i ja po prostu musiałam to sprzedać. Ale potem pomyślałam sobie, jaki to jest ogromny walor, że mam te pieniądze, za które to sprzedałam. Ta firma dalej istnieje i się rozwija i super. I mogę zrobić z nimi, co chcę. Bez presji społecznej, że ja teraz przez rok na przykład nie pracuję, bo ja bym się złapała znowu czegokolwiek. Byleby nie czuć, że ja nie pracuję, byleby nie mieć na plecach o, osądu innych lasek, opacz, a ta nie pracuje. Jeszcze miałam, wiesz, nowego partnera, no to jeszcze by mnie podpisały, że o, nie pracuje, bo ma bogatego na przykład albo coś. Wiesz, no że tak. my jesteśmy. Ta presja społeczna, która jest i dla facetów i dla kobiet, nie daje tego momentu w ogóle, żeby się zastanowić, co ja chcę robić. Bardzo często po, po szkole wpadamy w coś. Co ma być na przykład tymczasowe, i po 15 latach się budzimy z tej, z tej samej pracy, której tak naprawdę nie lubimy. I co dalej? Oczywiście, znaczy tutaj teraz poruszałaś w ogóle pełno różnych wątków, bo z jednej strony ja sobie myślę tak, że praca daje nam, daje nam poczucie wartości. I to, wiesz, można wzbudzić. Wzbud znaczy powinna nam dawać, tak, nie? Że... Jakakolwiek ona nie jest, powinna ci dawać poczucie spełnienia, że wykonujesz to dobrze i robisz dobrą robotę i ktoś dzięki temu, no jak pracujesz w usługach, można też pomyśleć sobie, że ktoś dzięki temu jest zadowolony, że ty tą pracę wykonujesz, nie? No tak. No bo, gdzie, no bo jak jest, jaka jest motywacja? Gdzie są te. No chodzi mi o to, że gdzie są te zawody, które dają spełnienie, a gdzie są te zawody, które nie dają spełnienia. No bo generalnie wyszłyśmy od tego, że każda praca jest OK, jeśli jest do Ciebie dopasowana. Ty nie miałaś predyspozycji, żeby pracować w usługach, bo cię to przerosło. Tak. Jak na przykład cię ludzie traktują i nie potrafiłaś asertywnie zareagować. Tak. Nie? Inne dziewczyny potrafią spojrzeć albo puścić mimochodem, albo jak ktoś traktuje je niefajnie, to posta postawić granice. Mnóstwo innych nie potrafi, a jednak zostaje tam, bo nie wiedzą, co dalej ze sobą zrobić. Jest jakby. To... No więc, więc widzisz, tutaj jest coś takiego, że no znowu wchodzi ten priorytet. Jeżeli mogę sobie pozwolić na to, że mogę zmienić tą pracę, bo nie wiem, no bo mam oszczędności, bo mogę poszukać, bo jestem, wiesz, no tak? Jakby masz priorytet. Tak? I, y, twoim priorytetem nie są finanse, tylko twoim priorytetem jest poszukiwanie. Nowej drogi, czegoś, co da mi większą satysfakcję. No, ale możesz to robić równolegle pracując. Nie musisz od razu rzucać tej pracy. Wiesz, to jest tak, że teraz generalnie mam takie poczucie, że ludzie w ogóle nie lubią mieć nawet to nowe, nowe pokolenie, młode pokolenie ona nie lubi nawet mieć jednej pracy że oni chcą pracować trochę tu, trochę tu mieć taką niezależność że mieć tą, wiesz, to ci daje. Okej, okay, dobra, tu mi nie wyjdzie, to jeszcze tam mam coś. Mhm. Myślę, że jak my zaczynałyśmy naszą ścieżkę kariery, nazwijmy to, to jednak troszeczkę inaczej było. Inaczej wyglądał rynek pracy i inne było podejście do pracy. Wiesz, ja pamiętam, że pierwsza moja praca była za prawie, prawie darmo tak naprawdę. Ja też bo pracowałam ja za darmo. Chciałam się po prostu nauczyć. nauczyć. Ja tak Ale miałam tą, miałam tą możliwość finansową, mhm. że nie muszę, wiesz, że mogę przez kilka miesięcy tak naprawdę popracować sobie za małe pieniądze bo nie muszę płacić za mieszkanie, bo mieszkałam Albo wtedy z narzeczonym studia. i wiesz, i, i, i po prostu mogę. Tak, mhm. mogę. Mam tą, mam tą wolność. Ale to było, wiesz, no, to dostałam coś od kogoś tak naprawdę, wiesz, w sensie takim, że to poczucie, yy, miałam poczucie bezpieczeństwa, że ja nie muszę tej pracy wykonywać dla pieniędzy. Mogę tą, i wykonywałam tą pracę, by się uczyć. Rozwijać, no i w ogóle I wiesz, zdobyć i to, doświadczenie, to jest super. Ale ważna rzecz jest taka, że ja jakby m, mogłam pójść w życiu różnymi drogami, dużo łatwiejszymi. Mogłam wybrać taką drogę, gdzie nie musiałabym dzisiaj pewnie w ogóle pracować i mogłam po prostu leżeć na, na plaży, ale one nie były moje, wiesz, właśnie to, to że ja miałam to poczucie, że ja chcę ja chcę coś robić, ja chcę coś tworzyć, ja chcę działać, ja chcę realizować swoje pasje, nie chcę być od kogoś zależna. Są ludzie, którzy się świetnie znajdują w sytuacjach w zależności, mm -hmm. takiej, w sensie im ona nie, nie przeszkadza im. No I I tu świetnie znowu, sobie jeśli żyją. one są te, te ludzie. <laughs> Te osoby. Te osoby tam spełnione, to ja. Na no pewno. W ogóle nie mam nic do tego. ja tylko cały czas piję do tego, żebyśmy. I, i, bo ten podcast się już zrobił taki, rzeczywiście ten temat to jest jak taka kula śnieżna się toczysz i po prostu jesteś coraz większa, coraz większa, coraz większa, bo rzeczywiście my mówimy to tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy. I rzeczywiście mamy tą perspektywę fajną, nie? U mnie tam też różnie bywało, no bo rzeczywiście bywało różnie, ale z każdej się gdzieś podnosiłam i szukałam dalej. E, natomiast. Nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, wiesz, tylko tak jakoś górnolotnie, nie? że my sobie tutaj teraz siedzimy i biadolimy, bo my jesteśmy szczęśliwe po prostu, że jesteśmy tak. w tym miejscu, w którym jesteśmy, ale wy wymagało to też przejścia jakiejś tam drogi, nie? To, że to się wszystko nie wydarza od tak. Nic się nie wydarza od tak. Umówmy się, że ja na przykład jestem w ogóle osobą, która nie wierzy w przypadki. Jakieś takie szczęście, które spadło na kogoś, tak? Jakby... Ja wierzę, że szczęście spada, ale trzeba po nie sięgnąć i się schylić, bo ono ci leży czasem pod nogami i je wykorzystać, bo możesz przejść 100 razy obok swoich szans i nic z tym nie zrobić. No tak, ale nadal właśnie to jest no właśnie, coś takiego, wiesz... że wymaga to dalej pracy, nie? Tak, że to, że to po prostu... Ach, mówisz o tym właśnie, że ci złoty pył obsypuje i nagle... To nigdy tak nie jest. Myślę, Szkoda. że ogóle, myślę, że do, ja wiem. Wiesz co? Gdzieś mi się wydaje, że to jakąś taką ja, ja na przykład doceniam to, że to jest jakaś taka, że, że człowiek jest jakiś taki szlachetniejszy i lepszy i bardziej taki bardziej prawdziwy przez pracę. Praca uszlachetnia. szlachetnia. Ja myślę, że tak. Ja Patrz, myślę, tyle że Z tak. tych wszystkich powiedzonych, które są złe, a tu mamy takie, które są. Ja jest myślę, prawdziwe. że rzeczywiście. Yy, Daje coś fajnego, wiesz, jakby, ale to też właśnie jest tak, że ja nie umiem bez pracy. To na ja pewno też. wiem. Nie umiem, ja po prostu lubię robić coś. Ja lubię widzieć efekt. Ja w ogóle Dokładnie. kocham takie prace, tak jak mówiłaś na początku o sprzątaniu. Ja na przykład uwielbiam robić w ogródku. Bo a ja uwielbiam zrobię. sprzątać w kuchni. Ja też, ale Bo uwielbiam pracę, która daje uczystość. właśnie efekt, nie? <grym> że tak. są takie prace, które musisz robić, robić, a tam dalej nie widać, dalej nie widać. No prowadzenie własnej firmy jest często taką pracą, szczególnie na początku, nie? Że wkładasz, 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 a nic nie wyciągasz. Tylko wyciągasz na przykład, że ludzie ci mówią, ale zajebiste rzeczy robisz, a tam nic za tym dalej nie idzie, nie? No właśnie. To jest widzisz, trudne. To jest na przykład też tak, że ja sobie tak myślałam, że generalnie... Mały jest taki szacu, duży jest szacunek do ludzi pracowitych. wiesz, że my Naprawdę gloryfikujemy, że ktoś jest taki pracowity, pracowity, to jest taka pracowita dziewczyna, to jest taki pracowity mężczyzna i on za, do wszystkiego doszedł sam. Ja myślę, żebyśmy w ogóle na to nie patrzyli pod, pod takim względem, bo my kurczę, nigdy nie wiemy, co za tym wszystkim stoi, ile wyrzeczeń albo jakie wychowanie za tym stoi. Ile, jakby już kiedyś pamiętam, że słuchałam takiego wywiadu, tam wywiad z Andrzejem Grabowskim, który gdzieś tam był schejtowany za coś nie pamiętam już za co, że ja na ktoś tam na jego miejscu bym tego, tego nie zrobił. I on odpowiedział, ale nie jesteś na moim miejscu. Mm -hmm. My nigdy nie wiemy, my jesteśmy taki tacy szybcy w ocenianiu, ale my nie wiemy, co za tym stoi tak samo za pracą w ogóle dziewczyn, które są influencerkami, stoi ogromna odwaga, pozbycie się obciachu. W ogóle to jest naprawdę coś. Mm, co na przykład ja nie jestem w stanie w ogóle przeskoczyć w ogóle tego. Za pracą pani sprzątającej też różno, różne idą rzeczy. Za pracą, kurde, pana kierowcy tira coś stoi, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. My po prostu mamy łatwość powiedzenia, o, tego, ten ktoś źle robi, to coś źle robi, tu nie zrobił tego nie Albo zrobił. Albo ma słabą Albo pracę, ma, słabe, ma lepszą prawo. pracę. W ogóle to ocenianie jest w ogóle czymś naprawdę fatalnym. Ale wiesz, że ludzie często też się właśnie tak wstydzą, nie? Jak się kogoś pytasz, czym się zajmujesz, to na przykład no, nic, nic takiego. No wiem. A robi coś, że jakby ktoś tego nie zrobił, to by było niezrobione i wtedy jakby nagle na przykład wszyscy ci z tego zawodu przestali to robić, to byśmy totalnie bardzo odczuli, wiesz, że to jest, że no nikt tego nie zrobił, nie? Więc no to pewnie. jest też ważne. Ale no widzisz, no ale tutaj są właśnie priorytety. Nie każdy będzie artystą i nie każdy, ale widzisz, a teraz znowu z drugiej strony na przykład czasami słyszę weź tam, no ale co tam, weź tam coś napisz. A na, na no, koszulce, czy co? Na, tak, albo weź coś tam, zgodno, ale mówisz? to zrobisz szybko. A. Ile ci to tam zajmie? Oprte, no, wiesz, to jest właśnie coś takiego, że, że czasami się wydaje mm, i, i praca artysty bardzo często jest, czasami jest przeceniana, a czas, ale bardzo często jest niedoceniana, dlatego że na przykład wiesz, dzisiaj każdy może zrobić fajne zdjęcie. tak. Nie każdy zrobi fajne zdjęcie. Właśnie o to chodzi, ale wiesz, dla szerszej publiczności wydaje się, że wszyscy mogą zostać fotografami, wszyscy no, mogą. No nie będzie zostać... to zdjęcie na wystawę, no ale na Instagram się nada. No właśnie. Um, wiesz, to jest tak, że. Um, można zamówić dlaczego to, dlaczego to logo tyle kosztuje przecież tam jest w Indiach taka fabryka <noise> logasków i możesz sobie kupić za Ze stoku? Za, sto, za 15 dolarów nie możesz możesz to zrobić możesz, dalej możesz ale właśnie to jest tak że wiesz że nie ma tego poczucia że ten artysta to w ogóle rzeczywiście pracuje a wiesz a to jest tak że jednak chodzisz studiujesz nie wiem, ja studiowałam na SP 5 no, lat studiów egzaminów przeróżnych i tak dalej, pracy takiej, 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 w ogóle wiesz, za moją pracą stoi zylion przeczytanych artykułów, książek, obejrzanych albumów, wiesz, jak kiedyś nie było tego, nie było Instagrama, nie było, wiesz, tablicy Pinterestowych zajebistych i tak dalej, to wiesz, to, to jedziesz, kurczę, ja pamiętam jak malowałam swój samochód i jechałam do pana z kupkiem że mi się podobał ten, ten różowy, różowy i wiesz, i mieszaliśmy tam. Pamiętam, wiesz, jak jeździłam do, do łodzi co, co jakiś czas, żeby wybierać to czy tamto. tam to Teraz ta moja praca wygląda trochę inaczej, ale to nadal, wiesz, jest tak, że ja nie miałam urlopu macierzyńskiego w ogóle. Mm -hmm. Nie miałam. Ja po prostu wróciłam do domu, i pamiętam, jak gdzieś, że jak urodził się Gustaw, mój pierwszy syn, to na następnego dnia, jak po powrocie do domu, musiałam otworzyć komputer i coś tam zrobić, bo obiecałam, że coś wyślę. Więc... Wiem, wiem, wiem. Znam, znam, bardzo dużo dziewczyn. No to jest właśnie ten minus. Nie oceniajmy. Tak, minus pracowania na swoim. No bo też masz swoją firmę, więc wiesz, że jak nie zrobisz, to nie będzie zrobione. No i to jest minus. Plusem jest ta wolność, że możesz gdzieś tam decydować. Plusem jest to, że możesz w pandemii wyjechać i mieszkać przez parę miesięcy gdzieś i dalej pracować, nie? Tak. Wszystko ma plusy i minusy. Ale kluczem i jakby pigułą tego dzisiejszego Podcastu i chciałabym, żeby to wybrzmiało po raz 60, jest to, żeby tak dobierać pracę, żeby właśnie te plusy były większe niż minusy, i żeby to się nam kalkulowało, i żebyśmy, jak ktoś nas zapyta, co robimy, to mogliby odpowiedzieć: Robię to i to, nie? I po ja prostu myślę... i być z tego dumni, bo to wypływa z nas i to jest droga, którą wybraliśmy. A kiedy jesteśmy w sytuacji trudnej, bo jesteśmy w pracy przejściowej. Spokojnie po prostu szukać dalej i wierzyć w to, że to się naprawdę może odmienić. Tylko tak czy nie, bo może ja jestem. Znowu nie wiesz, nie, nie, nie wiesz, co? ja myślę, że tak, że jakby, ja bym podsumowała tak, że naprawdę nie, wol, nie, nie powinniśmy się wstydzić żadnej pracy. Że nie powinniśmy słuchać ocen i w ogóle oceniać sami czyjejś pracy. Myślę, że zawsze za naszą wiedzieć, jakim. Priorytet nam przyświeca, czyli dlaczego wykonujemy daną pracę, I, i gdzieś nie rezygnować z marzeń i nie zakopywać swoich talentów, ja bym tak powiedziała, bo, bo szkoda mi jest każdej osoby z talentem, która nie wykorzystuje tego talentu i nie ma odwagi do tego, żeby wykorzystać, ale czasami nie ma możliwości, by go wykorzystać, i wtedy jakby. Chciałabym zachęcić, żeby nie zapominać o tym, że jesteśmy naprawdę um, wyjątkowi I, um, i że jeżeli mamy możliwość, żeby gdzieś tam w, w naszej głowie. Zawsze tliła się w ogóle ta, ta myśl, i ta i żeby ona tylko czekała na odpowiedni moment, że może wypłynąć, wiesz, że może mm -hmm. po prostu, że możemy zasiać to ziarno i że z tego wyrośnie w ogóle coś pięknego, bo z tego właśnie talentu i z tej wiary w siebie um, zawsze wyrośnie coś wspaniałego, tylko właśnie żeby nie zabijać tej w ogóle, żeby, żeby, podlewać, to żeby ziarenko. podlewać to ziarenko, żebyśmy, wiesz, czasami jest tak, że rodzimy się i nie mamy tej wiary. Ja gadam z różnymi dziewczynami, z różnymi ludźmi w ogóle, że oni czasami naprawdę nie wierzą w siebie, nie wierzą w swoje możliwości. A ty I to już największe większe ja buduję. Ja też buduję. Od Wiesz, lat. To jest tak, że jakby ja, ja mam świadomość już dzisiaj, no ale mam, i mamy ileś tam już lat, i ileś prac za sobą, ileś doświadczeń i, 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 i próby łączenia macierzyństwa z, 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 z pracą i tak dalej, i tak dalej. To, to, to wszystko jest w ogóle praca, to wszystko są wyrzeczenia, to wszystko jest zawsze, ale zawsze właśnie jest tak, że musimy wiedzieć, co jest naszym priorytetem na dzień dzisiejszy. I myślę, że to jest najważniejsze. I, i nie rezygnować ze, swojego, ze swoich marzeń nie pozwolić otoczeniu y, naszej pasji albo naszych, y, naszej miłości do czegoś y, skilować, tak? No mm -hmm. bo czasami też jest tak, po co to będziesz robiła, co to w ogóle z tego będzie. Właśnie, okej okay, w ogóle może dzisiaj nic z tego nie będzie, bo nie ma możliwości, ale pamiętam o tym, cały czas myślę o tym, jeżeli ktoś chce kuczek ma talent do pisania, to niech pisze sobie do tej szuflady. Może przez najbliższe 10 lat będzie pisał do szuflady, może to będzie po nocach, może musi zrezygnować z wyjścia na 50 randek, ale kurczę, będzie warto. Naprawdę, myślę, że zawsze będzie warto, zawsze się opłaci. No, i trochę odwagi, może wiesz. Ja no tej bym tej odwagi powiedziała to że na tak brakuje wszystkim. Że, wiesz, że odwagi nie brakuje tym, którzy w sumie, wiesz, czasami mają jej za dużo. Myślę. No słuchaj, jak... wartościowy człowiek często jest taki zakompleksiony, gdzieś schowany, kurde, jak ślimak w skorupie. No, ja bym ale chciała, żeby kurczę. ci wszyscy wrażliwi, Bo mądrzy... artyści przecież jak Ludzie... są artyści zakompleksieni wiesz. bardzo często. No, są. Na scenie aktor tu wszystko mówi, a w życiu prywatnym po prostu cichy i na przykład wiesz, no tam potrafi się zrealizować. Mhm. To też znaczy, że dobrze wybrał swój zawód, nie? Ale słuchajcie, no ja tu powiem tylko na pocieszenie, że... Ja też cały czas pracuję nad poczuciem własnej wartości. Dlatego mówię na pocieszenie, bo mnóstwo osób też do mnie pisze, bo ja nie jestem taka jak pani. Ja też nie jestem taka, tylko po prostu cały czas próbuję być lepszą wersją siebie dla siebie. Nie żeby komuś coś udowadniać, tylko żeby właśnie jak tu siadam, to się czuć pewnie. Też mam jak nagrywam podcast, czasami w połowie sobie myślę, ja pierdzielę, czy oni tego w ogóle <grym> będą słuchać, albo o Boże, a może ktoś pomyśli, że powiedziałyśmy coś nie tak. Ale gdybym tylko tak myślała, to bym nie nagrała tych sześćdziesięciu odcinków. No właśnie, myślimy, że... Bo te myśli są... Masz gorszy dzień, pojawiają się różne rzeczy, nie? No, czy ty jak projektujesz, to zawsze myślisz sobie o Jezu, jakie zrobiłam zajebiste. Ja ci powiem, nie, 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 nie. Ja też jestem dosyć skromna tak naprawdę. Myślę, że ja, absolutnie dzisiaj myślę o sobie, że jestem zbyt skromna w ogóle na to, co robię i że przydałoby mi się trochę tej bezczelności mieć więcej w sobie. Ale właśnie czemu, te, mam. czemu to jest bezczelność, a nie ja, 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 odwaga ja, wiesz, co, i ja pewność siebie? Robię, no, no nazwijmy to odwagą, ale wiesz, czasami to jest no po prostu bezczelność... coś to ci się, wiesz, jakbym. Ja wiem, że ty masz ten Elisa, negatywny ojcze. Nie wiem, bezczelna jesteś. I ja bym chciała, żeby ktoś to mnie tak powiedział. Dziewczyny, wiecie co robić. <laughs> Naprawdę. Piszcie do ja, Lizy, że jakby, jest bezczelna. Jakby chciałabym w ogóle. W momencie, kiedy usłyszę to, pomyśleć sobie, tak, kurde, jestem, w właśnie, końcu. bo wiem, co robię i wiem, że to jest fajne i stoję za tym po prostu murem i nie boję się o tym mówić, wiesz. Ja czasami właśnie mam tak za dużo trochę tej skromności w sobie. Um, I przez to często wiesz. Coś tam tracę, no i myślę się, że się do czegoś nie nadaje. Więc kurczę, no, odwagi, odwagi dziewczyny, bo tak dziewczyny nas głównie słuchają. Tak, tak, tak. Właśnie. To jest dziewczynski odwagi. podcast. Odwagi dziewczyny i podlewajcie swoje ziarenka. Tak jest, ale y, pracujcie też, jakby kurczę, to jest ogródek, wiesz, ogródek trzeba przekopać. No. Pracujcie, z, pracujcie zarobkowo, pracujcie też nad sobą, bo to naprawdę przynosi niesamowite efekty. Eliza, nie będę cię tu podpytywać o prywatne rzeczy, ale wiesz co, to jest terapia. Wiem. I... Ja uważam, że każdy człowiek powinien pójść. Ja też tak uważam. No, I to, i to ale jest, widzisz, ale tak stać, uznasz. No, ale słuchaj, I, widzisz, i kurczę, i co? Ale stać finansowo, czy Przynajmniej mam, na, mam nadzieję, że, że jak nie stać kogoś na terapię, a usłyszy ten podcast i jest to po prostu świetna kobieta, która nie wierzy w siebie, a ma talent, bo nie wiem, po prostu robi piękne, nie wiem co, obrusy haftowane, to w ogóle usłyszy to i sobie pomyśli, kurde, no. Idę haftować po godzinach. No serio. Widzicie, nie trzeba iść na terapię, można posłuchać podcastu. Nie, I... naprawdę, chciałabym, żeby każdego było stać, żeby było dużo terapeutów Poczekaj. mądrych, dobrych, fajnych i, i, i żeby każdy mógł po Mnie prostu Mnie nie z tego było skorzystać. stać na początku jak zaczynałam. A ja nie wiedziałam, że mi jest potrzebne, wiesz o co chodzi. To A jest... mnie nie było stać i chodziłam na NFZ, wyczekałam cię w kolejce, ale nie zniechęciłam się i pierwsze moje terapie to były na NFZ i mam też doświadczenia podjeżdżania pod szpital psychiatryczny i wstydu i tego, że tam nie wejdę i tak dalej, ale to była ta praca, słuchaj, i to był właśnie ten, taki, ten jeden rok, który sprzedałam firmę i po prostu postawiłam na siebie, żeby się odbudować i w ogóle się dowiedzieć, czego ja chcę po rozwodzie i tak dalej. To była praca, która nie dała pieniędzy fizycznie do łapki, mhm. ale zarobiłam najwięcej w swoim życiu. No właśnie, bo to jest to, co mówiłyśmy wcześniej przez chwilę, gdzieś tam zahaczyłyśmy o coś takiego, że to czasami jest gdzieś głębiej w nas inny problem, który nas hamuje i nie pozwala nam realizować się w pracy. I to nie jest właśnie nazwane tym, że jestem niepunktualna, albo jestem źle zorganizowana, albo to jest czasami właśnie to, nie wierzę w siebie, ktoś we mnie zaszczepił, w ogóle brak wiary, albo jestem leniwa, bo ktoś mi mówił, nie musisz, wiesz, jakby, nie, nie, zresztą nie znam tych mechanizmów. Ale ja myślę, jestem że... leniwa podobno. Tak? Tak. Słyszałam to wiele razy i powiem ci, że tak, bywam leniwa, ale bywam też yy, jak mrówka, która zapierdala. No właśnie. I tak. dlatego ja się uczę nie wartościować, wiesz, mogę być i leniwa i pracowita. I mogę. Możesz. Prawda? Tak. I to jest piękne. To I jest właśnie piękne. nie ograniczajmy się, ty możesz być. Coś, co jest twoją słabością, może być jednocześnie twoją zaletą, bo może na przykład twoja skromność, którą uważasz za swoją słabość, jest twoją zaletą, bo na przykład dzięki temu nie odjechałaś gdzieś i nie robisz kolekcji, które by się nie sprzedawały, tylko jednak myślisz o tym, co, co tak jak mówiłaś na początku, że jednak myślisz o tym, wiesz, co jest też ważne dla Twoich klientek i co one lubią, i tak dalej. Nie? No wiesz, to, to jest to, to, to właśnie to jest. Kwestia mojego charakteru akurat, że ja i yy, że ja jestem bardzo jakby taka, takim, takim, taką miłośniczką codzienności. W związku z tym mnie cieszą, ja wiesz, ja, ja naprawdę czasami idę do pracy i ja cały dzień albo nawet dwa dni projektuję jedną metkę, która ma 3 centymetry na 3 centymetry, wiesz, tak, takim mm -hmm. jest kwadracikiem malutkim. Ja ją po prostu projektuję. Myślę, że w ogóle w, nie, w wielkich firmach ogromnych są oddzielne stanowisko, projektantów tak. wiesz, metek. I ja po prostu cały czas, czasami naprawdę robię ją, potem są próby, potem jest to powiększamy, zmniejszamy, przesuwamy i tak dalej. Wiesz, za, za zrobieniem jednej metki żakardowej, która jest naszyta na rękawku, wiesz, to jest tak, że ja mam takie podejście do pracy. Ale jeszcze chciałam powiedzieć um, taką jedną śmieszną rzecz, którą ja um, sobie pracując nad sobą w ogóle um, wytworzyłam. Słuchajcie, um, mam coś takiego, że. Mój ojciec świętej pamięci, yy, właśnie był taki. Myślę że, myślę, że miał dużo odwagi. Zresztą też prowadził przeróżne biznesy i, i zawsze stał za nimi, zawsze był taki właśnie bardzo uczciwy i miał, wydaje mi się, że miał naprawdę bardzo, bardzo rozsądne podejście do biznesu. Nie był taki zachłanny, ale był w tym wszystkim jakiś taki właśnie fajny i roztropny i wszystko czasami dookoła robił, ale uczciwie i to na pewno tego ja się na pewno od niego nauczyłam. Natomiast mój ojciec miał y, taki wesoły charakter i on po, na przykład ja czasami jak coś robię, to sobie mówię, że mój tata miał na imię Zdzisław i ja mówię, że to że ja po prostu w swoich myślach powtarzam, ja robię w ogóle jakąś akcję na Zdzisława. I na przykład to jest tak, że jadę samochodem do serwisu, bo tam muszę coś y, Muszę coś, nie wiem, przestawić, naprawić i tak dalej. Nie ma miejsca żadnego, żeby zaparkować. Ja po prostu centralnie parkuję przed drzwiami, wychodzę, idę, mówię: proszę pana, tu mi się zepsuło, i wiesz, i za każdym razem, jak robię coś takiego, to się okazuje, że to się kończy dobrze. W sensie, że nic mi się nie dzieje. Nie ma to jakichś strasznych konsekwencji. Czyli ci nigdy nie powiedział, że jesteś bezczelna? No właśnie nie. I wiesz, i to, Kurde. Jest tak, i to jest tak, że... A patrz, jakie próby podejmujesz. Że właśnie jak robię coś, na przykład ja nie lubię dzwonić, i umawiać się na przykład nawet do lekarza. Nie lubię dzwonić albo nie umiem czegoś załatwić przez telefon bardzo często. Borys, w sensie długo, mam nadzieję, że słuchasz tego odcinka. Długo Borys się zbieram. mi to zawsze wyrzuca, słuchaj, że ja nie, nie umiem dzwonić. Nie umiem. Ja też nie. I słuchaj, nie lubię w ogóle, jakby dla mnie pójście, załatwienie czegoś do urzędu, do banku, nawet no, takie przeróżne, takie prozaiczne rzeczy, które zazwyczaj ludzie, których znam, robią tak z automatu. I ja mówię tak. Ja po prostu nie znam się na czymś, na przykład, nie wiem, co powiedzieć, i myślę sobie, no dobra, słuchaj, dzwonisz na Zdzisława. I ja po prostu proszę Pani, ja nie wiem, nie znam się na tym, musi mi Pani pomóc. Ja muszę tutaj z tą kartą zrobić, taki, taki, tak, ale naprawdę jestem, proszę mnie potraktować jako debila, coś tam. I pani, wiesz, nagle ha, 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 coś tam bierz. I pomaga mi, i za każdym razem, jak sobie myślę, jak się czegoś boję, jak nie wiem, jak coś zrobić, to sobie myślę tak, nie musisz wszystkiego wiedzieć, nie musisz wszystkiego umieć. Po prostu jedziesz na Zdzisława. I e, za każdym razem. Chyba Zdzisław będzie teraz. No, na Zdzisława po prostu jest. funkcjonową znaczy, Akcja Zdzisława jest świetna. Bardzo dużo osób ma takie właśnie problemy jak ty i jak ja. I ja sobie też przeczytałam ostatnio takie zdanie w książce, jezu, musimy kończyć, że właśnie super jest nie potrafić czegoś, dlatego, że inni, którzy to potrafią, mogą się w tej dziedzinie wykazać. Piękne. To jest dla mnie po prostu odkrycie, nie? Żeby zrobić znowu walor z jakiegoś deficytu. Super jest to, że ja tego nie potrafię. I nawet jak właśnie idziesz do takiej pani, to możesz powiedzieć tak, Boże, jak dobrze, że pani się na tym zna, jak dobrze, że to jest pani działka, ja to że to jest pani praca, jest, ja. bo ja nie mam zielonego pojęcia na ten temat. Dziękuję, że pani po prostu to zgłębiła i możemy teraz z tej pani wiedzy korzystać i ja mogę z tego, wiesz, mieć korzyści. To jest też to właśnie, że jak taka pani sobie pracuje i to jest w, w tym zusie, czy tam gdzieś, gdzie my zawsze po prostu demonizujemy, mhm. to jak podejdziemy też jak człowiek do człowieka i będziemy szanować tą pracę, a nie przyjdziemy właśnie jak do usług i będziemy, wiesz... Chociaż w zus to się wszyscy boją zawsze. I tam w Urzędzie Skarbowym, myślę, że tam zawsze idziesz jak na ścięcie. Tak samo jak policja za tobą jedzie, to ci się zawsze wydaje, że zaraz zrobisz jakieś przekro wykroczenie nie? i że cię zatrzymają. No ale generalnie, żeby doceniać też ludzi za to, co robią, że dzięki nim my możemy na przykład coś załatwić. Nie? I żeby właśnie wiedzieć, że ta Dziękuję. praca jest ważna dzięki temu. Dziękuję. Czyli co... Y bardzo fajnie, że czegoś nie umiem, bo dzięki temu ktoś inny może się wykazać swoimi kompetencjami, kto to umie. Nie? Ja wam to zdanie gdzieś napiszę, jak ono tam brzmiało, bo ja to trochę to przekręciłam, ale sens zachowany mam nadzieję. Nawet jak brzmiało inaczej, to, to, to brzmi tak dobrze, że ja sobie je zapięć, zapisuję też w głowie. A ja mam Zdzisława już teraz A też w sercu. I w ogóle się cieszę, że inni mają tak jak ja. Wiesz, to jest zawsze takie miłe, takie coś, co właśnie może być powodem do jakiegoś wstydu, bo właśnie myślisz sobie, że to jest taki deficyt. No, ja, to, w ogóle to... ci, ja ci powiem jeszcze jedną rzecz, przepraszam, teraz ja weszłam w słowo, że, że jakby dosyć istotną kwestią jest to, żeby być po prostu i nie, nie bać się szczerości. Ja wiem, że my generalnie kłamiemy na. Przeróżne sposoby, od samego rana, tak naprawdę, bo czasami nie chcemy powiedzieć komuś coś szczerze, nie, bo to będzie niemiłe, bo chronimy siebie przed różnymi rzeczami, ale żeby wobec siebie być szczerym i czasami, jak czegoś nie umiemy, to przyznać się. Wiesz, ja pamiętam, jak siebie z podstawówki, jak taki dzieciak z kompleksami. Wiesz, udawałam, że wszyscy mieli wideo yy, w, domu. w domu i oglądali Hanna Barbera. Pamiętam mm -hmm. to jak dziś. A ja nie miałam o tym w ogóle żadnego pojęcia, nic. Mhm. I udawałam w szkole, że ja znam te bajki Hanna Barbera. I wyobraź sobie teraz, że gadają cztery osoby ze sobą i w ogóle one znają tą bajkę, fajne koleżanki, koledzy coś tam i sobie opowiadają, co było w ostatnim odcinku tam Jetsonów czy coś, a ja w ogóle jestem takim dzieciakiem kurde i w ogóle nie mam o tym pojęcia, ale udaję, że mam. Mhm. I wyobraź sobie ile to jest stresu udawać, że coś się umie, jak się tego nie umie. Tak. Ile to jest Jaka to jest presja? Ja to pamiętam, słuchaj, te sytuacje pamiętam do dziś. W ciele je masz, nie? Tak. To o. jest coś w ogóle, wiesz, strasznego i zawsze mówię chłopakom, moim dzieciakom, że nie bójcie się nie wiedzieć. Nie bójcie się nie wiedzieć, po prostu. To jest tak, że nie można wiedzieć wszystkiego. Nie ma osoby na całym świecie, która wie wszystko. Mhm. Nie ma. I ten, który jest mądry, fajnie, że go znamy. I fajnie, że on jest mądry. I zapytajmy się go, Kurczę, stary, jak to jest? Ej, powiedz mi, kochana, jak, jak to robić? Mm -hmm. Za, po prostu pytać o drogę w ogóle jest super. Tak, tak, tak. Bardzo a, my ważne, czasami, to, wiesz, wiesz, a my czasami się wstydzimy, czegoś nie wiedzieć, wiesz, zgrywamy. No. Wiesz, ja, ja pamiętam, że się śmiałam, bo tuż teraz wchodzę trochę w temat randkowy, nawet, że kiedyś, jak się umawiałeś z kimś na randkę, to jak lubiłaś y, Depeche Mode, mm -hmm. no to lubiłaś Depeche Mode i mogłaś pogadać o Depeche Mode, ale jak ktoś y, lubił y, Guns N' Roses, a ty nie masz pojęcia o Guns N' Roses, to wtedy w tym momencie nie masz jak za, wiesz... Powiedzieć umiem. No znam tą piosenkę, jak nie znasz. Mm -hmm. A teraz jest tak, że przez ten świat właśnie w internecie, że my treż, też umiemy wykreować swój wizerunek bardzo szybko, bo wchodzisz, okej, okay, dobra, aha, dobra, to był ten moja koleś, to moja topia ulubiona, taka piosenka. Tak. <laughs> Wiesz, i to w ogóle zawsze ma krótkie nogi, yy, chociaż, chyba, że kończy się na tym internetowej wymianie zdań. Ale myślę, że naprawdę nie ściemniać i po prostu powiedzieć, to są moje mocne strony, to są moje słabe strony. Nawet jak idziemy i szukamy, szukamy nowej pracy. Um, nie wstydzić się pytać, jak coś zrobić. Jak, nie wiem, pracujemy i, 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 i wiesz, i okazuje się, że nie umiem, nie znam tego programu tak, jak myślałam, że znam, albo nie znam go w ogóle. Um, nie ściemniać po prostu, bo tak naprawdę potem ten stres, który wynika z no. tego, że ktoś ma wyobrażenie o tym, że potrafimy zrobić, jest bez sensu. Natomiast. I bardzo zapytać, często... Przepraszam cię. I bardzo często kończy się tak, że potem, jak już się coś wywali i jest afera, to ci powie na przykład ten szef, wystarczyło powiedzieć, przecież powiedziałbym Oczywiście. Markowi, to by usiadł z tobą i by cię w godzinę, dwie nauczył tego programu. Tak, na, w ogóle, wiesz, nauczyć się pracować w jakiejś tam y, firmie też, która ma swoje, y, swój jakiś styl pracy y, wymyślony, ma takiego i takiego szefa, y, ważne jest to albo coś in, zupełnie innego. Y, też nauczyć się stylu pracy w danym miejscu, y, też Wymaga jakiegoś czasu, i myślę, że komunikowanie się, tak jak w każdej dziedzinie życia, taki w pracy, jest dosyć istotne. Powiedzieć, przepraszam, nie umiem tego, ale chcę się nauczyć. Jeszcze tego nie umiem. Jeszcze tego nie umiem. Właśnie. Jeszcze tego nie umiem. Słuchajcie, najdłuższy podcast w historii ever. Ale <noise> Dlatego, że ta praca wiesz, ile zajmuje? No, praca jest większą częścią naszego życia. Dlatego, tak tutaj dzisiaj apelujemy, żeby, żeby dążyć do tego, żeby robić to, co się lubi, niezależnie co to jest, ale żeby to było w zgodzie z nami. Słuchajcie, jest. Teraz jest w ogóle majówka, macie wolne, więc możecie sobie słuchać, więc nie mamy tutaj. Nie, w ogóle nie mamy wyrzutów. w sumie. Jak ktoś nie wytrzyma i nie posłucha do końca, no to... Wytrzyma, wytrzyma. Tak? Widzisz, tak. to jest znowu brak mojej wiary w siebie. No, ja też go miewam. Wytrzyma. E, bardzo wam dziękujemy. Eliza, tobie dziękuję, że przyszłaś. Bardzo było to dziękuję miłe. Dziękuję za zaproszenie. E, polecam się. Również e, mówię tutaj wszemi wobec e, na kawę po sąsiedzku bez mikrofonów. Będę cię ścigać. A ja ciebie. Całusy. Po pracy. Po pracy. Oczywiście <susy> zawsze po pracy. <susy> pa! pa. Thank you